Zaczynamy drugi stream o Hegru, o jego dialektyce i głównie metodzie jej rozwinięciu. I dzisiaj jesteśmy razem z Michałem Ramsem Ługowskim. Już nie mówię, że gość. No, byliśmy od samego początku razem, tylko tak się dziwnie się wyrażam czasami. Michale, dobry wieczór. Z nami. Dobry jestem, wieczór. Jestem. Chciałem tylko ustawić sobie mikrofon trochę. Dobrze. Myślę, że jeszcze dajcie nam chwilkę, z 2-3 minutki na techniczne ogarnięcie. Trzeba udostępnić tego streama wszędzie, żeby dotarł do ludzi i możemy spokojnie zacząć potem. Tak. A tych, którzy oglądają nagranie, po prostu odsyłam jak zawsze do tego, żebyście zobaczyli opis pod filmikiem. Tam prawdopodobnie, nie wiem, dzisiaj, jutro zrobię timestampy i można będzie wybierać sobie kwestie pojedyncze, które was interesują. I widzisz wydarzenie, Michale? W sensie szukam streama. Musi być. Nie chce mi się na newsfeedzie coś pojawić na Facebooku. 13 osób jest na Facebooku. 8 na YouTube, 30. Wszystko się łączy. Witamy wszystkich. Witamy, witamy. No to powiem tak, że jutro, jakbyście chcieli do nas wpaść na streama, to mamy o godzinie 10 czytanie Heideggera. Będziemy... Filip, czemu tam jest zdjęcie Baudrillarda? Oj, faktycznie. Nie zauważyłem. Średnio dialektyczne. Tak. Też może być. Jakbym wczoraj miał ciut więcej czasu, to bym chętnie pogadał z wami o Baudrillardzie, w sensie o jego inspiracjach Batajem. Mhm. Bo to jest znaczy, ciekawa jak rzecz, się ostatnio taka Batajem zajmuje i on odbił ten dyskurs właśnie w pewnym momencie w Baudrillarda i się zrobiło ciekawie. Dobry wieczór, przez to spóźnienie zjadłem cały popcorn. Cześć, Wolondzie, królu. Kłaniam, cześć, witam cieplutko, Grzegorz Bitwa, ty Mateusz Schodowski, dobry wieczór, Zięte Klicza, też się kłaniamy, Adrian Wolny, cześć. I jest 50 osób, no to od tego czasu zacznę mówić to, co mówią wszyscy blogerzy i blogerki, dlatego że zauważyłem, że to jest jakoś ważne, szczególnie po tym, jak usunęli nam streamy z Facebooka na jakiś czas i ja się ustraszyłem, że już w ogóle nie wiadomo, co będzie dalej, usuną nam kanał, jeszcze coś usuną. W każdym razie zapraszam wszystkich na YouTube, link jest pod spodem, możecie subskrybować, lajkować. Teraz będziemy po prostu popularyzować to wszystko, co robimy. Chcemy mieć jakiś odzew, chcemy, żeby nas oglądali ludzie. I wtedy będziemy mocniejsi i już nie będzie tak łatwo nas zniszczyć. Za Hegla usuwają. Też słyszałem, że usuwają, ale nie powiem gdzie i w jakim miejscu. U nas za Hegla nie usuwają. Właśnie, Filipie, jak zawsze poprosiłbym cię o czytanie komentarzy. Tak. Bo ja tutaj w sumie nie będę zaglądać na informacje z Facebooka, bo po prostu... Jasne. Pewnie by mi się transfer wideo osłabił, nie? Rozumiem. No to ja będę czytał jak coś. Ja myślę, że możemy zacząć od tego, na czym skończyliśmy. Dokładnie. Tak przypominając, skończyliśmy na... Właściwie zacząłeś mówić o metodzie, powiedziałeś o spekulacji w myśleniu i abstrakcji. I wyszło na to, że spekulacja jest czymś innym. Ja bym chciał przypomnieć ten podział, to znaczy, żebyś przypomniał i jeszcze powiedziałeś, w zasadzie zacząłeś mówić o tej metodzie, pokazywałeś na przykładzie takiego trójkątu, jakby jak się podmiot, przedmiot łączą między sobą. Tak chyba tam to wyglądało? Jeszcze tak, teraz... Tak, miałeś tak. To wrzucić z tego, co pamiętam. Tak, tak, na, tak. Nie, teraz to udostępnię. Ja myślę, że do tego możemy wrócić.
Co jeszcze było? Tak, możemy od tego zacząć, bo tam żeśmy skończyli, a przy okazji trochę to zawiążemy, żeby to było bardziej zrozumiałe. Czyli włączamy prezentację, czy jeszcze powiesz na początek tak jest. Może o samym... Znaczy włącz prezentację, a ja za ten czas wytłumaczę ten podział. Tak jak zacząłeś właśnie mówić Filipie o takich używać pojęć jak abstrakcja, spekulacja. Ja tylko przypomnę, że w przypadku Hegla mamy do czynienia z innym słownikiem, bo po pierwsze jest to przełom życie Hegla i twórczość Hegla, to jest przełom XVIII-XIX wieku, to jest po pierwsze, a po drugie już i tak na tle epoki Hegel, ale też i całe środowisko idealistów niemieckich wyróżniało się pewnym szczególnym żargonem, można to powiedzieć, który dzisiaj szczególnie z perspektywy czasu nabrał no, takiego, no, semantycznie się rozjechał od znaczenia słów, jakie dzisiaj używamy. I przy okazji powtórzymy, jak szedł ten rozwój Hegla, bo tak jak już mówiłem tydzień temu, pierwszym takim publicystycznym tekstem Hegla, gdzie on zarysowywuje, że jest potrzebna jakaś alternatywna do czystej filozoficznej abstrakcji metoda, to jest właśnie Kto myśli abstrakcyjnie. Tekst taki właśnie bardziej publicystyczny, młodego Hegla. Przypomnę, on był między innymi o tym, że no, ludzi nie można jednowymiarowo postrzegać, że trzeba umieć zrozumieć, że są, że sprzeczności, które dostrzegamy w ludziach, rzeczach, przedmiotach, niekoniecznie wynikają z tego, że tam się dzieje coś logicznie niemożliwego, tylko po prostu nasz dyskurs jest ograniczony. I dlatego już uprzedzając późniejszą metodę, powinniśmy go znieść dialektycznie, wejść na jakiś metapoziom, połączyć te przeciwieństwa, znaleźć dla nich po prostu jakiś dyskurs, w którym będzie można je zrozumieć. Zrozumieć na przykład, dlaczego jednocześnie potrafimy tą dominującą cechę złoczyńcy, przywołując ten tekst Hegla, postrzegać, czyli to, że jest, nie wiem, mordercą, wyrzutkiem, jakimś człowiekiem patologicznym i tak dalej, ale z drugiej strony niektórzy też potrafią się zachwycić tym, że jest przystojny albo coś takiego. I tutaj Hegel nazywa takie myślenie, które się skupia tylko na tej jednej cesze, abstrakcyjnym, no od łacińskiego uciekać, oddalać się, czyli po prostu filozofia ta abstrakcyjna, którą jakby atakuje Hegel, ona zabiera jakiś jeden element, wznosi go po prostu na poziom pojęcia właśnie abstrakcyjnego, no ale tym samym gubi konkret i no jest niedialektyczna, bo dialektyczność nam się kojarzy z przeciwieństwami, z balansowaniem, tutaj tym balansowaniem byłoby właśnie przedmiot, a podmiot teoretyzujący i tak dalej. To jest abstrakcja. Natomiast ogólnie, jeszcze właśnie gwoli przypomnienia, Hegel zapożycza od Kanta ten podział na rozsądek i rozum, przy czym rozum jest dla niego w hierarchii wyżej, bo rozsądek to jest po prostu zdrowy rozsądek, myślenie takie potoczne, które też rozsądza, rozdziela, właśnie szufladkuje, abstrahuje w oparciu o takie kategorie, które są nam ad hoc dane, które są bezkrytycznie często przyjęte, natomiast rozum to jest coś, co się wznosi nieco wyżej. Dla Hegla rozum powinien być dialektyczny. Rozsądek to był Verstand, a rozum to Vernunft. I teraz w rozumie Hegel dwie metody myślenia, czyli jakby dwie strony rozsądku pokazuje. Negatywną, tę, która nas dzisiaj będzie interesować najbardziej, czyli dialektykę, która właśnie wykazując te sprzeczności i ograniczenia przyswojonych przez nas dyskursów, metod i tak dalej, robi miejsce na pozytywną, czyli tą drugą stronę myślenia, spekulację. Spekulacja to jest po prostu uprawianie filozofii na tych czystych pojęciach, no przy czym do tego jakby już nie będziemy wracać, bo to są te najbardziej idealistyczne sfery heglowskiej filozofii. A dzisiaj, jak się uda czasowo i wyczerpiemy w miarę ten temat metody heglowskiej, czy w ogóle dialektyka jest metodą, też trzeba się zapytać, to bym chciał powiedzieć właśnie, co potem z dialektyką zrobili na przykład właśnie Adorno, Bataille, Debord, Marx, nie wiem, Cieszkowski i tak dalej, wszyscy różni interpretatorzy Hegla. Nawet jeśli mielibyśmy tylko po prostu wymienić ich nazwiska, to mam nadzieję, że słuchacze, widzowie wyłapią jakieś wątki,
gdzie ta myśl potem ewoluowała. Także to tyle słowem wstępu. Dobrze, to ja myślę, że jak są jakieś pytania, to możecie zadawać. Natomiast tutaj nam piszą na Twitchu. Nie wiem, dlaczego po angielsku. Dobrze. Możemy przejść do tej metody dialektycznej. A natomiast jeszcze takie pytanie, czy no teraz... Aha, dobra, włączyłem ten obrazek, który był ostatnio. Może będę jakby na nim się opierał, może parę pytań ci jeszcze zadam jakieś związane z nim. Mhm. No to jak tłumaczyłeś, tutaj podmiot i przedmiot między sobą właśnie znajdują się w jakiejś takiej relacji, że się łączą jako sprzeczności i zachowują się jednocześnie i coś więcej stanowią. Natomiast... Nie do końca, nie, tak? Nie do końca. W sensie tutaj trzeba uważać, żeby nie popaść w jakiś uproszczenie. Gnostyczny, mistycki bełkot, że się przedmiot i podmiot łączą i tak dalej. Znaczy to, że łączenie, że zbliżanie się przedmiotu i podmiotu jest jakimś ważnym wątkiem, no to mówiliśmy tydzień temu właśnie we wprowadzeniu, ponieważ idealiści niemieccy młodzi wówczas, w sensie Hegel i Schelling, jeszcze z lat ich młodzieńczej przyjaźni, kiedy mieszkali razem w akademiku, studiując teologię, jeszcze Hölderlin, poeta filozofujący, poszukiwali właśnie tego absolutu, no bo zajmowali się teologią, ale oni robili to w taki sposób, w sumie jak na tamte czasy awangardowy, tak? Sięgając po egzotyczną dla teologii, przynajmniej tak jak ją widzimy dzisiaj, filozofię, w sensie egzotyczne nurty filozofii, metody. No i Hölderlin zauważył, że Kant dał taką wskazówkę, że absolut miałby być połączeniem się podmiotu i przedmiotu, w sensie punktem zjednoczenia podmiotowości i przedmiotowości. I rzeczywiście ostatecznie ten absolut mógłby do czegoś takiego dążyć, jeśli rozumiemy dialektykę jako coraz bardziej skrupulatne i wydajne poznawczo nadążanie podmiotu za przedmiotem poznania, aż do momentu, kiedy podmiot w wiedzy absolutnej, wręcz mityczne już heglowskie pojęcie, będzie w stanie objąć absolutnie całą wiedzę o przedmiotach i nadążać tą myślą, będzie miał to czyste pojęcie, które jest czystym życiem przedmiotu w podmiocie, więc dojdziemy w ten sposób do absolutu. Aczkolwiek jak później, mam nadzieję, będzie jakaś dygresja czy okazja, żeby o tym powiedzieć, chociażby w kontekście tego, jak Žižek interpretuje Hegla, no z tą wiedzą absolutną jest różnie, jeśli chodzi o jej możliwość, jeśli chodzi o to, jak ją możemy rozumieć. No i to, o czym powiedziałem, dobrze ilustruje, pozwoliłem sobie to tak zilustrować trochę intuicyjnie, ten trójkąt. Czyli właśnie podmiot i przedmiot zbliżając się do siebie w dialektycznym rozwoju, dochodzą do absolutu w sumie. Przy czym, jeśli weźmiemy pod uwagę też tą idealistyczną taką dialektyczną ontologię, byśmy powiedział, czy dialektyczną filozofię przyrody również Hegla, to przedmiot też się rozwija, tak? W sensie cząsteczki zamieniają się w minerały, minerały w kamienie, gdzieś tam się pojawiają rośliny, potem zwierzęta, pojawia się człowiek, w sensie, tak jak mówiłem tydzień temu, Hegel pewnie gdyby miał okazję się zapoznać z teorią doboru gatunków i ewolucji Darwina, to by był tym zafascynowany, bo to by było akurat zgodne z jego intuicją. Więc on zauważa, że nie tylko człowiek przez historię filozofii, przez rozwój myśli, przez dialektyczny rozwój po prostu dyskursów poznania się rozwija, ale również przyroda się rozwija, ponieważ od kamienia do człowieka absolut, z którego się wszystko zrodziło, zaczyna wytwarzać takie formy, które są samoświadome i są w stanie odwrócić się do tyłu i zobaczyć, stanąć twarzą w twarz z absolutem. W sensie to, czym jest dla Hegla rozwój dialektyczny świata, to jest pokonywanie alienacji. Marx to przejął oczywiście od Hegla. I dla niego tym, co alienacja miała pokonywać, to były właśnie te zapośredniczenia i wyalienowanie człowieka w kapitalizmie.
Natomiast Hegel idealistycznie to rozumiał w bardziej wyabstrahowany sposób. To też nam tłumaczy więcej trochę na temat tego trójkąta. No i ostatnia rzecz, te konkretne pojęcia, które tam wpisałem, to tak samo jak podmiot wytwarza coraz bardziej skomplikowane, złożone dyskursy, narzędzia, struktury poznania, od swojego zwykłego życia świadomego, w którym coś poznaje, aż pod wytwarzanie pojęć, historii, języka, społeczeństwa, kultury, coraz bardziej złożonych struktur. No tutaj perspektywa strukturalistyczna w sumie bardzo byłaby dobrym narzędziem do odczytania tego wątku Hegla, aż do ducha, czyli tej żyjącej intersubiektywności poznawczej. To więc tak jak podmiot czy podmioty mają tą sferę rozwojową, tak samo przedmiot się rozwija, w sensie przedmiot w naszych oczach zaczynamy dostrzegać coraz większe związki, tak? Nie, że jaka sobie jedna rzecz jest i ma takie a takie cechy, ale zaczynamy też dostrzegać związki, relacje, to, że rzeczy mają historię, mają też jakąś potencjalną przyszłość i tak dalej. Mam nadzieję, że to tłumaczy tą grafikę, a jednocześnie ta grafika przez to pomaga zrozumieć, o co Hegelowi chodziło. Dobrze, to no, widzę, że tutaj jeszcze jest ten absurd, o którym też tak trochę wspomniałeś na ostatnim naszym spotkaniu. Dlaczego tam jest znak pytania? I dlatego, że w odczytaniach Hegla, o których chciałbym powiedzieć, z których perspektywy ja w sumie też mówię, tak? Ja mam też swoje pewnie specyficzne odczytanie Hegla, ktoś by pewnie przyszedł i się nie zgodził tutaj ze mną, z tym, że właśnie ja się staram zaznaczać źródła, żeby każdy to mógł zrekonstruować, tak, w sensie próbuję być rzetelny, to ten absolut jest jednak czymś niemożliwym, tak, w sensie niemożliwa jest pozycja poznawcza, z której byśmy wiedzieli wszystko. Zresztą tak rozumiany w ten sposób absolut, to też by trochę nie grało jednak, dlatego to jest taka fishy kwestia, gdzie trzeba postawić pytajnik i się zastanowić, to by nie grało trochę z rozumieniem Hegla, bo też jest pytanie, czy Hegel był rzeczywiście takim holistą, w sensie dążącym do takiego stanowiska, czy on rzeczywiście uznawał, że to jest możliwe? No niekoniecznie. Są takie interpretacje Hegla, które pokazują, jak na przykład ta Ziszkowska, że wiedza absolutna tak naprawdę polega na zdaniu sobie sprawy z falibilistycznej, czyli takiej, dla której błąd jest nieodzownym elementem poznania, perspektywy człowieka właśnie, tak? W momencie, kiedy ja sobie zdałem sprawę, jakie jest moje miejsce w poznaniu, w świecie, w jaki sposób ja sam sobie zakrzywiam poznanie rzeczywistości, w jaki sposób mnie język zapośrednicza i tak dalej, zdanie sobie sprawy z tego, to jest właśnie wiedza absolutna, którą Žižek porównuje do momentu zakończenia psychoanalizy, przynajmniej z perspektywy lakanowskiej. Ta jego pierwsza książka, Hegel avec Lacan, czyli czytanie Hegla Lacanem, czy też jest jeszcze pod tytuł Hegel le plus sublime des hystériques, czyli najbardziej wzniosły z histeryków, z 1988 roku na podstawie jego doktoratu, w sensie Žižka, ciągnie cały czas taką paralelę pomiędzy tokiem psychoanalizy a fenomenologią ducha, tym rozwojem samoświadomości, wiedzy, filozofii i tak dalej. I gdy nam się zazwyczaj wydaje, tak przynajmniej z perspektywy Žižka, to jest wydawanie takie się, że Hegel rzeczywiście postulował jakieś dojście do absolutnej wszechwiedzy, wręcz apoteozy filozofa w jego osobie, to Žižek tutaj sugeruje, że to na końcu tak naprawdę dochodzimy do świadomości, że wszystkie dyskursy są płynne, że nie ma wielkiego innego, jakby to Lacan powiedział, czyli nie ma jednego dyskursu, języka, który byłby w stanie, metajęzyka, który byłby w stanie wszystko nazwać, połączyć, wytłumaczyć, i ten ruch dialektyczny tak naprawdę się nie kończy, nie? No, to przegadałem trochę, ale tyle jakby oblicz ma dialektyka w sumie w różnych odczytaniach. Ja widzę, że jest jeszcze drugi schemat, który też jest w twojej prezentacji i to mi już będzie... Nie, błagam. Nie? Dobrze, to nie. Nie, bo to jest zaczerpnięty z Siemka. Tam się tak zagrzebiemy w filozofię nauki, że ty... To jest niepotrzebne w sensie. A mogę go pokazać, czy w ogóle lepiej nie otwierać, bo ludzie się wystraszą. Tak,
Masz na myśli slajd 13, tak? Tak, nie? No dobra. Próbowałem w ten sposób jakoś zrozumieć, co miał Marcin Pańków na myśli, próbując wytłumaczyć metodę, czy właściwie proces dialektyczny na przykładzie wkroczenia scjentyzmu w pole filozofii i potem tego rozejścia się na neopozytywizm i filozofię życia, czyli jakieś egzystencjalizmy, fenomenologię i inne sprawy. To jest jakiś taki, no nie wiem, rozwój, tak? Jak zmiana jakaś pewna? Tak, ogólnie to jest, Pańków to rozczytuje z nie z książki, tylko z artykułu Marka Siemka pod tytułem Nauka i naukowość jako ideologiczne kategorie filozofii. Możesz przełączać na slajdy? Tak, mogę. To przełącz na wcześniejszy, tam gdzie są ABC. Już. Pańków bierze tą trójdzielne rozumienie, przedstawienie dialektyki i próbuje je zilustrować przy pomocy właśnie tego, jak Siemek rozczytywał kwestie pojęć nauki i naukowości w perspektywie filozofii. No i więc mamy postać pierwszą, w sensie coś się dzieje, co wymaga, co inaczej prowadzi do dialektycznego momentu, ewentualnie wymaga interwencji dialektycznej, w sensie rozpoznania, że tam coś takiego się dzieje. I postać pierwsza to jest scjentyzm jako pseudonauka, czyli pozorne przezwyciężenie filozofii na drodze poparcia filozoficznych treści autorytetem nauki, co pozwala dyskwalifikować inne stanowiska, w tym konkurencyjne przejawy scjentyzmu jako nienaukowe. I co się w rozwoju w tym dzieje? Kiedy stają naprzeciwko siebie filozofia i scjentyzm, jako w sumie część filozofii, ale roszcząca sobie do prawo do przejęcia tego dyskursu z autorytetu zewnętrznego nauki, to dochodzimy do negacji wzajemnej, to jest przeciwieństwa jakiegoś, tak? I z tego przeciwieństwa na zasadzie negacji wyewoluował na punkt B, czyli ta postać druga, o której pisze Pańków, streszczając Siemka. Mamy neopozytywizm jako metanaukę. Wpisując się w pierwotną intencję scjentyzmu, zarazem zrywa z jego nadużyciami i przez to staje się krytyczną samowiedzą. Doświadczenie scjentyzmu skutkuje negacją filozofii przez nią samą, zaprzeczeniem sensowności dyskursu metafizyki i zakazem metafizycznych interpretacji nauki. Czyli widzimy, że to zderzenie powoduje, że zarówno scjentyzm został zapośredniczony przez filozofię, bo przybrał formę filozofii, konkretnie neopozytywizmu, ale również filozofia została naznaczona pewnym piętnem naukowego autorytetu przez to, że dyskurs metafizyki został zaprzeczony jako bezsensowny. Z wewnątrz, właściwie pod wpływem scjentyzmu, z wnętrza filozofii. Oczywiście to nie znaczy, że nagle znikną, bo to jest dialektyczna negacja, tak? Taka nieanihilująca. To nie znaczy, że nagle znikną wszystkie dyskursy metafizyczne, uprawianie metafizyki i tak dalej. Wręcz przeciwnie, metafizyka może w pewnym momencie się odwinąć nauce i wykazać i stać się w sumie krytykiem nauki w jakiś sposób, tak? No ale w każdym razie mamy tą postać trzecią, kiedy po tym dialektycznym zderzeniu się scjentyzm jako ciało obce pochodzące z nauki i filozofia się zderzają, mamy potem rozejście się po tej kraksie, tak, w postaci wyłonienia się filozofii życia jako paranauki, czyli program filozofii, który wprawdzie nie uznaje siebie wprost za paranaukę, ale mimo to odnajduje się w roli reprezentanta jakiejś innej racjonalności zastrzeżonej dla filozofii. I zależnie od przypadku demaskuje racjonalność naukową jako irracjonalność lub buduje swą tożsamość w mniej lub bardziej pokojowej opozycji do zagadnień i metod nauki. Czyli to jest taka synteza, mówiąc tym takim prymitywnym podziałem teza, antyteza, synteza.
filozofia z początku zanegowana przez naukę tak naprawdę pochłania ten element naukowy i wyrabia sobie narzędzia do krytyki nauki, tak? Nie wiem, jak mamy dialektykę oświecenia Adorna i Horkheimera, albo krytykę pozytywizmu w socjologii u Adorna i tak dalej. To są takie momenty, kiedy filozofia ta taka stereotypowo kontynentalna, jak to się mówi, dialektyczna, posthegelowska, typowa taka filozofia życia, którą stereotypowy analityk nazwałby bełkotem jakimś humanistycznym, to ona zaczyna wyrabiać sobie narzędzia w sumie, żeby krytykować podstawy pewne poznawcze, metodologiczne, społeczno-historyczne tak dalej nauki. Więc po tej konfrontacji nauka również, to nie jest tak, że nauka wychodzi niezmieniona. Nauka też ma pokazane pewne słabe punkty. Co powiesz, Filipie, jak ci się widzi ta triada? Powiem ci, że to trzeba jeszcze faktycznie, tak jak mówiłeś, że trzeba nad tym się zastanowić dobrze, dlatego że zawsze takie przejścia od jednego do drugiego wymagają trochę więcej refleksji, że tak powiem, żeby zastanowić się, w jakim sensie tam się zachowała pierwsza postać i ta druga postać. Dlatego nie chciałem przechodzić do tego slajdu, bo on jest, to jest zbyt pójście już na nie dość, że użycie metody, której jeszcze tutaj nie znamy do końca, w sensie, bo sobie nie dopowiedzieliśmy o niej, ile jeszcze pójście w przedmiot, który jest nam trochę obcy, czyli niektórym może być obcy, czyli zderzenie nauki z filozofią i tak dalej. Jasne. To może ja tak wrócę na ten ekran większy i przeczytam do ciebie parę pytań tutaj. Pierwsze pytanie od Tymoteusza Schodowskiego. Do tej wiedzy, interpretacji wiedzy absolutnej u Ziszka dochodzi się rozumem, czy nie musi być odbyć się wewnątrz kategorii rozumu, a na przykład właśnie przez analizę? Jak jeśli przez analizę? I tam jeszcze jest drugie pytanie, kto więcej wniósł do epistemologii, Hegel czy Schopenhauer, ale to później może. No jak chcesz, nie wiem, pierwsze albo drugie tutaj o Ziszka, albo kto więcej wniósł, Hegel czy Schopenhauer. Powiedział o tym Schopenhauerze, znaczy ja powtarzam tak jak tydzień temu też, tak. Bo ludzie lubią zestawiać Hegla i Schopenhauera. Szczerze mówiąc, zajmując się Heglem, nigdy jakoś nie spotkałem, może oprócz tych końcowych uwag Schnedelbacha z wprowadzenia do Hegla, że dla niego, on jest jakby team Schopenhauer, w sensie irracjonalistyczna perspektywa wygrała. Hegel nie uznał tego, co jest pozaracjonalne i dlatego zdezaktualizował się. No, to nie jest do końca takie, zbyt według mnie to jest prosto postawiona sprawa. I wtedy też powiedziałam, że niekoniecznie się znam na Schopenhauerze, więc się nie chcę wypowiadać. Aczkolwiek, znaczy, dobra, przemawia przeze mnie heglocentryzm, ale mam wrażenie, że Hegel większe jednak stworzył, większy dał wkład do epistemologii. Nawet jeśli nie bezpośrednio, to przecież filozofowie inspirujący się dialektyką Hegla wskazywali na uwarunkowania epistemologii, ale takie inne niż nimi się interesuje, na przykład kognitywistyka i tak dalej, w sensie uwarunkowania poznania, o to mi chodziło. No bo przecież z dialektycznego nurtu filozofii wypływają różne myśli, różni filozofowie wskazujący na społeczne źródła, na przykład ograniczeń poznania. No i przecież Hegel mówi nam o takich rzeczach, nie? Mamy zasady filozofii prawa i to jest filozofia polityczna, filozofia społeczna, nawet filozofia prawa. Wiem, że na niektórych wydziałach prawa w Polsce się czyta Hegla fragmenty tej książki. No ale przecież tam mamy tezę o tym, że każdy jest dzieckiem swoich czasów, tak, że filozofia nie może przepowiadać przyszłości, w sensie Sowa, Minerwy i tak dalej, wzlatuje dopiero wraz z zapadającym zmierzchem. To są przecież tezy epistemologiczne, tak? Jak Hegel pokazuje nam fenomenologii ducha, ten rozwój od subiektywności do zobiektywizowania, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli nabywanie dyskursów, języka i tak dalej, to też jest w sumie
Coś, co Marek Siemek nazywał, jak on to nazywał, społeczna ontologia, przepraszam, społeczna epistemologia, czyli społeczne warunki poznania, historyczne warunki poznania. Więc nie wiem, jak jest u Schopenhauera z epistemologią, no ale u Hegla to jest taki wkład, wydaje mi się, że dosyć duży, tak? No tak. Specyficzny przynajmniej. Tak. I powiedzmy, że przecież Hegel zostawił od razu po sobie tyle uczniów i w ogóle, no tutaj ja myślę, że to jest dość oczywiste. Natomiast Schopenhauer trochę później jakby nabrał znów jakby swoją pozycję taką w filozofii. Tutaj jeszcze jest pytanie. Do tej Jeszcze to wiedzy, wcześniejsze to było. tak, właśnie to. Ja mogę ci jeszcze raz go przeczytać. Do tej wiedzy. Poprosiłbym cię bardzo. Do tej wiedzy interpretacji wiedzy absolutnej u Ziszka dochodzi się rozumem, czy nie musi być odbyć się wewnątrz kategorii rozumu, a na przykład właśnie przez analizę. Jak jeśli przez analizę? W psychoanalizie lakanowskiej to jest układ binarny, w sensie to jest analityk, psychoanalityk i analizant. Analizant dlatego, że to jest strona czynna, w sensie to on dokonuje tak naprawdę analizy, wyciąga z siebie pewne elementy. Psychoanalityk tylko przy tym asystuje i go nakierowywuje. Dlatego takiego słowa się używa i na to się raczej w dyskursie lakanowskim kładzie nacisk, żeby nie mówić pacjent albo, więc nie daj Boże, klient. I celem takim, wiem, że zaraz to zabrzmi mistycznie, ale na przykład ci, którzy mieli z nami czytania Ziszka, to jest jakby nic pewnie dla nich obcego i strasznego. Celem jest tej psychoanalizy to, żeby pacjent, już miałem powiedzieć pacjent, analizant dotknął realnego. No i teraz trzeba wprowadzić ontologię tą trójkątną. Znowu mamy trójkątny podział Lacana, ontologię podmiotową, w sensie tego, jak podmiot postrzega i plasuje się w rzeczywistości. No i u Lacana mamy trzy porządki. Wyobrażeniowy, czyli wewnętrzne jakieś obrazy ego, fantazmaty i tak dalej, to co jest w sumie stricte subiektywne i stricte libidalne, przepraszam, chociaż nie tak do końca stricte subiektywne, bo jakieś obrazy siebie i tak dalej możemy zapożyczać z dyskursów, z porządku symbolicznego tego następnego, tak, w sensie nie wiem, byłem mały, zobaczyłem w telewizji strażaka i teraz moja tożsamość, moje wyobrażenie ego, przynajmniej dziecięce, będzie się kręcić wokół właśnie obrazu strażaka, tylko zinternalizowanego. To jest porządek wyobrażeniowy. Potem mamy porządek symboliczny, no czyli to, co strukturaliści lubią najbardziej, czyli siatki znaczących, języki, dyskursy, to, co nazywamy obiektywnym, to, co nazywamy też rzeczywistością. Ale Lacan jeszcze odróżnia od rzeczywistości realność, czyli to jest zbiór większy od rzeczywistości, którym rzeczywistość się zawiera, ale poza rzeczywistością tą językową, poza konstruktami, poza dyskursami i tak dalej, mamy jeszcze pewne realne elementy, pewne niemożliwości, których język nie potrafi dotknąć, których nie potrafi do końca wyrazić. I na przykład nieświadome czy jakieś libidynalne obsadzenie naszego języka jest takim realnym, bo ono tkwi ukryte gdzieś w formie, w tym jak dobieramy słowa, przejęzyczenia, co się nam śni i tak dalej. Ale jednocześnie nie umiemy tego nazwać, bo każde wylanie słów na to jest karmienie po prostu dalej symptomu analizanta. I teraz w psychoanalizie, po to był ten cały wywód o Lacanie, chodzi o to, żeby dotknąć właśnie tego realnego, czyli tych pozajęzykowych uwarunkowań naszego poznania właśnie, tu byśmy mogli powiedzieć, naszego zachowania też.
gdzie jest jakaś może trauma, której nie potrafimy nazwać, którą omijamy każdym elementem naszej mowy. I to ją trzeba rozpoznać. Jest może jakaś struktura, która gdzieś nieświadomie nadaje kształt naszej komunikacji, naszemu postrzeganiu świata. I to też do tego trzeba dostrzec. I wtedy, kiedy analizant poczuje, rzeczywiście go uderzy, że tu jest coś w moim rozumowaniu, co jest poza dyskursywne, irracjonalne i tak dalej, no to zaczyna rozumieć warunki swojego poznania. Ja teraz ubieram w język filozoficzny psychoanalizę i z tą perspektywą Ziszka też psychoanalizy się nie zgadzają, tak? No bo oddanie w sumie procesu analitycznego w służbie filozofii to jest poświęcenie jej dla kolejnego mistrza, dla kolejnego symptomatycznego dyskursu, bo według Lacana filozofia jest symptomatyczna, bo cały czas ma roszczenia do całości, do absolutu i tak dalej. Przy czym jednak pod koniec życia Lacan stwierdził, że w sumie no, jako psychoanalitycy i tak nie umiemy nic innego robić, tylko filozofować. Ewentualnie możemy robić antyfilozofię, czyli filozofię uczuloną jakby o te spostrzeżenia, wyczuloną na te spostrzeżenia psychoanalizy. No ale w każdym razie Ziszek jest takim antyfilozofem w tej perspektywie trochę. To znaczy, że on wskazuje, tu Lacan nam daje, chociażby też przez krytykę Hegla, bo to Lacan sam się odwoływał do Hegla, nie potrzebował Ziszka do tego pośmiertnie, żeby połączyć te dwa światy. No i pokazuje nam Ziszek, że tu Lacan nam pokazuje, podmiot jest uwikłany w poznanie, mamy pewne ograniczenia, język nigdy nie osiągnie realnego, nie opisze wszystkiego, są jakieś pewne formy, które nas ograniczają i tak dalej, i tak dalej. I w sumie psychoanaliza jest takim rodzajem fenomenologii ducha, przy czym ta wiedza absolutna jest tak naprawdę zdaniem sobie sprawy z tego, że absolutna wiedza obiektywna i totalna jest niemożliwa. No i to tak mówiąc w skrócie wygląda, nie? Przy czym dla porządku jednak ja bym to oddzielał linią grubą pomiędzy funkcjonującymi dzisiaj na co dzień normalnie wszędzie, również w Polsce, praktykami psychoanalitycznymi, stricte terapeutycznymi, lakanowskimi, a tym, co filozofowie robią z tą aparaturą. Tak? Nie wiem, czy to jest wystarczająco przegadana odpowiedź. No to Mateusz, możesz napisać, czy jest wystarczająco przegadane. Ja myślę, że dużo zahaczyłeś tutaj o Lacana. Mam nadzieję, że tam reszta nie zanudziła się w tym momencie, dlatego że no, tematem jest jednak Hegel, natomiast Lacan niektórym może utrudniać tą perspektywę interpretacji. Do mnie na przykład znajomy dzisiaj napisał w ogóle, co Lacan myśli o języku, muszę dopasować to do swojej pracy. Ja sobie myślę, czy można powiedzieć, że język determinuje świadomość? No nie do końca, bo właśnie zawsze są te ślady realnego, gdzie język wysiada i jest coś specyficznego dla podmiotu, jego sposób przeżywania rozkoszy, tego jouissance lacanowskiego, i to wystrzeliwuje jakieś dziury w języku, tak, w postaci jakichś symptomów, jakichś przejęzyczeń i tak dalej. No ale nie przyszliśmy tu mówić o Lacanie, tak, reasumując. Tak, tak. Dobrze, ja tylko zaznaczę dla ciekawych, w sensie spojrzenie z perspektywy bardziej heglowskiej na Lacana niż odwrotnie. Jest taki fajny artykuł niedokończony, przetłumaczony na polski, Fryderyka Jamesona, Lacan i dialektyka. On gdzieś fruwa w internecie, jest dostępny w jakiejś z tych, albo w Bashumie, albo w innej bazie tekstów darmowej. Także jak ktoś jest bardzo zainteresowany tym, to polecam. No i też w niektórych swoich tekstach Lacan się odwołuje do Hegla, ale to już, no, tylko tak mogę zasygnalizować, że rzeczywiście coś jest na rzeczy i to przed Ziszkiem miało miejsce jak najbardziej. Dobrze. Ty, Mateusz Schodowski, zostawił nam trzy komentarze. Ja tak przeczytam, nie wiem, czy to są pytania raczej? Chyba nie. Inaczej, Hegel poprzez pracę w obrębie rozumu liczy na pewną wiedzę filozoficzną, a Ziszek mówi, że jego hegelowski absolut to sytuacja, w której podmiot akceptuje swoje rozfragmentowanie. Nie odparcie, nie przezwyciężanie, niewystarczający charakter języka w kontekście samozapośredniczenia poznającego filozoficznie podmiotu w świecie.
W kategoriach poza konkretem, poza osobą analizowanego. Chodzi mi o to rozróżnienie samowiedza versus rozum. Znaczy, okej, zgadzam się z tymi wątkami, które tam w tym komentarzu były zaznaczone, ale chodzi o rozróżnienie między samowiedzą a rozumem. Nie wiem, w sensie, czy ktoś zestawiał aż tak te kategorie, bo przecież rozum jest narzędziem w sumie człowieka, które go prowadzi ku samowiedzy, tak? Jeśli Hegel zaznacza, że dialektyka jest wręcz prawidłem rządzącym rzeczywistością, jej historycznym rozwojem, a rozum ma być dialektyczny, to znaczy, że wtedy osiągamy taki poziom, że wchodzimy na po prostu w kolejny, wpadamy już gotowe, ontologicznie ufundowane dialektyki i jesteśmy na prostej drodze do absolutu, ale tym samym i do samowiedzy, tak? Do samopoznania, skoro, bo w sensie my dokonujemy w ten sposób samowiedzy siebie, nabywając coraz więcej wiedzy na temat nas samych, naszych związków ze światem, również dowiadując się coś o świecie, dowiadujemy się chcąc, nie chcąc o nas samych, nie próbując nawet uzyskiwać samowiedzy, ale tak samo samowiedzy dokonuje absolut przez nasze poznanie się, tak? My jesteśmy dziećmi w cudzysłowie absolutu, więc jeśli uprawiamy filozofię i się dowiadujemy więcej, to i absolut się dowiaduje więcej o sobie i przezwycięża swoje wyalienowanie w konkretnych jakichś bytach, nie? Czy raczej byciach, tutaj to Dasein byłoby jednak bardziej na miejscu. Dobrze. A czy my jakoś idziemy dalej zgodnie z prezentacją? Nie, myślę, że prezentację możemy już znieść. Wow. Aufhebungen. Dalsze losy dialektyki to ciekawy też slajd był. Dobrze. Ja o tym zaraz do tego dojdziemy, będę o tym mówić, ale prezentacja mi tu nie jest potrzebna. Jasne, jasne. Bardziej mam ją otwartą u siebie jako rodzaj notatek. Okej. To może wyczerpmy ten, jeśli nie ma jakichś pytań, to wyczerpmy ten, spróbujmy wyczerpać tę kwestię dialektyki. Bo, to Mateusz tylko napisał, dziękuję. Tak, już nie przeszkadzam. Dobra. Też dziękuję za asumpt do refleksji. Natomiast trzeba by się w ogóle zastanowić, bo tutaj tytułowo może żeśmy sklikbajtowali was pisząc o metodzie dialektycznej, tak jakby gdzieś była jakaś gotowa instrukcja. No ja myślę, że to jest jakieś widmo Marksa, widmo Engelsa może bardziej, albo Engelsa, Trockiego, Ho Chi Minha, ludzie, którzy próbowali bardzo zasklepić i w postaci pewnego algorytmu, pewnej instrukcji przedstawić dialektykę. Ale o tym na razie zapomnijmy. Myślę, że nawet sam Hegel, czy może sam Marx był bardziej otwarty w tej kwestii niż jego późniejsi marksistowscy następcy. Natomiast Hegel wspomina o czymś takim jak metoda absolutna pod koniec nauki logiki. To jest akurat tom pierwszy, ale to ten końcówka jest w tomie drugim. I on pisze właśnie o tym, że ta metoda to po prostu myślowe podążanie za tym ruchem negatywności, ruchem pojęcia, tym, że pojęcie dąży do tego, żeby jako przejaw właśnie absolutu, żeby się w duchu absolutnym jak najbardziej odalienować od tej rzeczywistości, czyli jak najwięcej poznać warunków własnego poznania też, poznać rzeczywistości, swoje miejsce w świecie poznać, mówiąc krótko. No i teraz pytanie, czy to jest na pewno metoda? W sensie, skoro Hegel ustawia nam dialektykę jako zasadę rzeczywistości, no to my w sumie jako dialektycy tylko asystujemy przy tym. I nawet jeśli porzucimy tą dialektykę jako absolutną zasadę wyjaśniającą wszystko i tak dalej, to nadal zauważymy, że w sumie są dialektyczne momenty i my ucząc się o dialektyce wyczulamy się na nie, żeby je zauważać, żeby potem też w działaniach jakichś, nie wiem, politycznych, intelektualnych, filozoficznych korzystać z tego, co się w tych momentach dzieje. Natomiast czy da się uprawiać dialektykę? Jeśli dialektyka, dialektyczność jest kategorią, jedną z możliwą kategorią rzeczy,
że jakaś sytuacja jest dialektyczna, że jakaś dychotomia jest dialektyczna i tak dalej, to można by się zastanowić, czy to jest rzeczywiście metoda. Natomiast są pewne tropy i figury, mówiąc językiem literaturoznawczym, które można wyciągnąć z Hegla i późniejszych jego interpretatorów, żeby uwrażliwić się na te momenty dialektyczności, tak? Bo jest na przykład taki, dzisiaj nad tym siedziałem, pisząc swoją magisterkę, jest taka książka profesor Ewy Majewskiej o kontrpublicznościach feministycznych, czarnych marszach, wczesnej solidarności. I ona tam pisze o tym, że ona oczywiście nie ujmuje tego explicite w kategorię dialektyki, ale pisze na przykład o tym, że przed czarnymi marszami w 2016 roku w domenie publicznej był taki jednolity dyskurs konserwatywno-liberalny, który dzielił kobiece doświadczenie jej reprodukcyjności na pół, na sferę prywatną i sferę publiczną. I publiczna sfera, o której wszyscy mogą dyskutować, chociaż dotyczy każdej kobiety z osobna, jest to, czy kobiety i czy też mężczyźni, czy w ogóle osoby mają prawo do edukacji seksualnej i jakiej. Wszyscy dyskutują o tym, w jakich warunkach mają kobiety czy osoby z macicami rodzić dzieci, w jakich warunkach, czy mogą, czy nie mogą podejmować decyzję o przerwaniu ciąży i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mamy też sferę prywatną, czyli to, jak się przeżywa cykl menstruacyjny, osobiste, wewnętrzne jakieś doznania związane z na przykład traumą poporodową czy też poporonną i tak dalej. To są rzeczy, które przecież się łączą już jako dialektycy początkujący. Wiemy o tym, wszystko się łączy, więc nie da się ich sztucznie oddzielić. To jest arbitralna ingerencja ideologiczna. I teraz cóż dialektycznego zrobiły feministki w 2016 roku? Zaczęły postować opisy swoich cyklów menstruacyjnych na fanpage'u premier Beaty Szydło. I wszyscy takie, ale nie, weźcie, nie róbcie tego, przecież tak nie można. No. I w sumie feministki zrobiły tutaj, wykorzystały dialektyczną sprzeczność istniejącą w tej ideologii, że ktoś chce konfrontować się tylko z tymi elementami doświadczenia reprodukcyjnego kobiety, z którymi mu jest wygodnie, żeby mieć władzę, hegemonię nad biopolityczną taką, nie? Nad ciałem kobiecym, czy nad ciałem z macicą. I dlatego wybiera tylko pewne rzeczy, a inne pozostawia. I przez to jest niespójny i sprzeczny ten dyskurs. I dialektyka zauważa, że to jest sprzeczne. I mimo iż pewnie większość z tych feministek nie czytała Hegla i nie uprawia dialektyki, w sensie nie, tak jak my, nie nazywa tego i tak dalej, to zrobiły myk dialektyczny, bo po prostu doprowadziły ten dyskurs na jego skraj, wyczerpały go, zniosły w tym sensie aufhebungen. I to jest mega dialektyczny moment. Tylko pytanie teraz, czy trzeba było rzeczywiście czytać Hegla i zgłębiać to, żeby była dialektyka. No nie, dialektyka się zdarza, w sensie to podmiot ją dostrzega i wykorzystuje, a po to mamy filozofię Hegla, Marksa, nie wiem, Deborda, kogoś tam jeszcze innego dialektyka, żeby być czujnym na te momenty, żeby być, wiecie, jak Heidegger tam mówił, że trzeba być pasterzem bycia, to musi być pasterzem sprzeczności, a właściwie nie pasterzem, tylko je po prostu brutalnie rozwiązywać, zderzać, anulować, szczególnie jeśli dotyczą one próby zawłaszczenia naszej wolności i tak dalej. No chyba z perspektywy heglowskiej zgodzimy się, że kategoria wolności jest bardzo ważna. No. I to jest taki przykład właśnie. Czy my musieliśmy tutaj jakąś skonstruować metodologię dialektyczną? Nie, bo wydarzył się moment dialektyczny. I to jest bardzo fajny przykład według mnie właśnie. Zresztą feminizm jest pełen wielu dialektycznych momentów. Ja tutaj widzę jeden komentarz. Woldon Król. Jak rozumieć to zniesienie? O co chodzi, że coś się znosi?
To znoszenie, świetnie to Światosław Nowicki wytłumaczył, że my mamy trochę problem z tym w języku polskim, ponieważ niemieckie Aufhebungen, to jest czasownik, a rzeczownik Aufhebung oznacza zniesienie, ale w ten sposób, że coś anulujemy, wymazujemy, ale jednocześnie zachowujemy i przenosimy na wyższy level jakby, tak? I on powiedział, że bardziej tutaj metaforycznie by zadziałało słowo wynieść, bo można wynieść na ołtarze, a można też wynieść śmieci, tak? Mam nadzieję, że wiecie mniej więcej w tej ilustracji, o co chodzi. Dobra. Więc dialektyka jest takim, wywalamy to, co nieprawdziwe, to, co poznawczo niewydajne, mówiąc tak pragmatycznie, i zachowujemy to, co dobre. Czyli jeśli krytykujemy jakiś dyskurs, jakąś perspektywę poznawczą dialektycznie, to my ją znosimy, ale nie, że po prostu wymazujemy ją gumką z historii, bo ona się zdarzyła już, tak? To jest ważna też lekcja heglizmu, że ta historia z nami będzie do końca, bo my ją zachowujemy w sobie, pamiętamy, ale to jest na zasadzie uczenia się na błędach. Wiecie, jak ja zaczynałem studia chemiczne ileś tam lat temu, to myśmy się zaczynali na podstawach chemii uczyć od Demokryta, nie? Co nam Demokryt ma do powiedzenia o mechanice kwantowej wiązań chemicznych? Na przykład nic. Ale dzięki nauce o rozwoju nauki uzyskujemy taką heglowską w sumie samoświadomość. Uczymy się na błędach. Wiemy, jaką historię, jakie drogi przeszła ta nauka. Być może ktoś w swojej czujności odkryje, że tam na pewnym momencie jakiś przeskok w rozwoju był nieuzasadniony, tak? Tak jak na przykład ludzie dialektyzują Hegla i mamy Franka Rudę, który napisał świetną książkę Hegel's Rubble, czyli Motłoch Hegla. I on w sumie dokonał takiej dialektycznej krytyki zasad filozofii prawa Hegla i powiedział, że Hegel w sposób nieusprawiedliwiony rozumowo przeskoczył nagle nad kategorią motłochu, która mu, gdyby była rozwinięta odpowiednio, to by mu rozwaliła cały ten system i pokazała, że ta protestancka jakby etyka taka kapitalistyczna, ona się nie godzi do końca z tym, jaki system społeczny proklamuje czy promuje Hegel w swojej filozofii. To jest taki przykład właśnie. No. Myślę, że to wystarczająca odpowiedź. Czy my jakoś idziemy dalej? Wspominałeś coś chyba o zapośredniczeniu. Ja tak patrzę też w twoją prezentację, zapośredniczenie chronologiczne. Czy to pojęcie jest, później będziesz jakby nad nim zastanawiać się, czy wiesz co, ja przejdę po kolei po tych wszystkich punkcikach. Jasne. Więc na początku zauważyliśmy chronologicznie też patrząc na bibliografię Hegla, że dialektyczne jest krytykowanie abstrakcji. W sensie nie do pomyślenia jest, żebyśmy się zatrzymali na takiej spekulatywnej, ale w swojej spekulatywności nieuzasadnionej, bezkrytycznej filozofii, która po prostu skupia się wybiórczo na jakichś elementach rzeczywistości i tworzy wokół nich jakiś dyskurs, który, no jak to dyskurs oderwany od rzeczywistości, to też z perspektywy lakanowskiej, psychoanalitycznej można powiedzieć, więcej mówi o jego autorze niż o tym przedmiocie, o którym autor pisze, nie? Więc dialektyka jako takie właśnie ciągłe zderzanie się przeciwieństw, to jest też ciągłe nadążanie za konkretem, tak? Nauki społeczne z tym na to powinny być wyczulone. I Adorno o tym wiele ciekawych tekstów napisał właśnie, w jaki sposób socjologia konstruuje sobie przedmioty swojego poznania, zanim jeszcze je dobrze pozna, tak? W sensie nauki często szukają gotowych odpowiedzi na tezę, którą już mają schowaną w zanadrzu. Tylko trzeba dobrać, wiecie, rzeczywistość zakrzywić odpowiednio, żeby się potwierdziło. Ja nie twierdzę, że to jest celowy zabieg jakichś tam naukowców. Są szarlatani, wiadomo, i oszuści. Tylko po prostu Adorno zauważa, że w pewnych momentach naukowy dyskurs jest predysponowany ku temu, tak? Zdeterminowany jest ku temu. Więc trzeba uważać, jakich kategoriach opisujemy, szczególnie właśnie w naukach społecznych, rzeczywistość. To jest pierwsza lekcja z Hegla, że tak powiem.
Druga lekcja z Hegla to jest to rozumienie pojęcia, czyli tego, w jaki sposób Begriffen pochwytujemy rzeczywistość i jej elementy. Ona jest żywą substancją, jest ruchem, jest. Hegel pisze o tym, że pojęcie trzeba rozumieć jako substancję, ale i też podmiot. To znaczy, że w momencie, kiedy my tworzymy sobie w głowie jakąś reprezentację rzeczywistości, ona żyje wewnątrz nas tak jak i my. Wiecie, słowa mają swoją historię, rozwijają się, zmieniają konteksty. My też mamy i tutaj ukłon w stronę irracjonalności czy libidalności. My też mamy jakieś uwarunkowania emocjonalne, że takie wolimy obrazy rzeczywistości, a nie inne. Więc musimy zrozumieć i pogodzić się z tym, że tak samo jak żyją i zmieniają się i uciekają nam czasami, niczym, nie wiem, jakiś śliski węgorz, przedmioty poznania, tak samo pojęcia, które tych przedmiotów tworzymy, też są żywe i się zmieniają. Tak? O to głównie chodzi Heglowi w tym takim wręcz spersonifikowanym obrazie ducha czy pojęcia. Dobrze. Ja myślę, że no, nie wiem, czy to jest pytanie, może za wcześnie go zadam. Jak to wszystko połączyć, o czym tutaj mówimy? Na przykład zniesienie, a pojęcia. Pojęcia też się znoszą, to jest do nich można się zastosować tą kategorię zniesienia do pojęcia, czy ten koncept. No to jest bardzo proste, jak na przykładzie tych czarnych protestów i tak dalej. Liberalno-konserwatywne status quo dotyczące życia reprodukcyjnego osób z macicami okazało się być pojęciem czy zbiorem pojęć, dyskursem, ja mówię skrótowo, który nie jest adekwatny do rzeczywistości, nie jest też adekwatny do dążeń pojedynczych jednostek, więc jakby narusza ich tam wolność, podmiotowość, samodzielność i tak dalej. No i dlatego go właśnie znosimy, bo jest kiepski, bo jest niewydajny, bo jest, nie wiem, krzywdzący i tak dalej. To jest nasza motywacja tego postępu, progresu dialektycznego, tak? Tylko to nie jest postęp, który rozumiany w sensie oświeceniowym, tylko to jest postęp w sensie, że skoro rzeczywistość postępuje, bo wszystko się zmienia, to my też postępujemy za nią, tak? Jasne. No pytań nie mamy jak na razie. Myślę, że można Dobra, by to przejść dalej. Lecimy dalej. Mam zapisany kolejny trop, to jest falibilizm. W sensie, jeśli mielibyśmy stanowisko Hegla w perspektywie filozofii nauki określić, no to on by stwierdził, że model nauki najlepszy to jest falibilistyczny, bo tylko po błędach, w sensie inaczej, jakby błędy są nieodzowną stroną, nieodzownymi elementami naszego poznania i właśnie tworzenia nauki. To jak ten przykład, który podałem, że na chemii na pierwszym roku się tam wspomina na pierwszych wykładach o Demokrycie, po to, żeby 2 lata później już jechać ostro z chemią kwantową, najbardziej aktualną i tak dalej, nie? Trzeba pamiętać o tych błędach, uczyć się na tych błędach. To też jest jedna z ważniejszych lekcji dialektyki heglowskiej. No ale to chyba można wywieść już z tych wszystkich rzeczy, które powiedzieliśmy. Tak, Spokojnie. To było też na pierwszym naszym spotkaniu, ktoś tam napisał, że to jest bardzo podobne do Thomasa Kuhna, do jego rewolucji, jak to było, no do tych rewolucji naukowych, do paradygmatów, ja tak mu tam przypomniało. Tak, dokładnie, w sensie te następujące po sobie fazy dialektyczne, jeśli byśmy chcieli stworzyć jakąś dialektykę, czy to rozgałęzioną, czy linearną nauki, to są właśnie takie następujące po sobie zniesienia, tak? One zachowują elementy, czy na przykład przedmiot badań, w sensie chemia nadal bada atomy, ale zmienia słownik, jakim o nich opowiada, tak? Ale są też takie zniesienia, w których okazuje się, że przedmiot poznania mamy nie ten, co trzeba, tak? Kiedy na przykład znosimy taki bardzo prosty, dychotomiczny dualizm ciało-dusza albo ciało-rozum, tak? Są te momenty, kiedy na przykład w neuronaukach czy w psychoanalizie
kiedy to połączenie tej sfery kulturowo-poznawczej z cielesno-fizjologiczną jakby się zamazuje. I to są te krytyczne momenty, dialektyczne momenty. Tak. A ja przypominam, że my jesteśmy cały czas tutaj otwarci na pytania i też jesteśmy otwarci na donaty i na subskrypcje, także możecie uczcić tutaj naszą rozmowę. Natomiast czy my idziemy dalej? Czy jeszcze coś o tej nauce tutaj można powiedzieć? Żebyśmy się nie zatrzymywali też. Ja bym się na nauce tutaj zatrzymał, bo po prostu w notatkach nie mam wypisanych takich tropów stricte związanych z nauką. Jasne. Ja bym tylko jeszcze też poprosił, oprócz komentarzy merytorycznych, jakbyście napisali, czy nas dobrze słychać, czy nas dobrze widać, czy stream płynnie idzie i tak dalej. Ja też bym wiedział, jak, czy jeśli siedzę tyle od mikrofonu, czy to jest ok. Ja widzę, jak to jest. Ja cały czas poprawiam przechwytywanie wyjścia dźwięku i jest różnie. Także jak siedzisz w jednym miejscu. Ja jeszcze nie podkręciłem na maksa, także jest zapasik mały gaina tutaj. Tutaj piszą, dobra. Trochę eurap robisz. Nie wiem, nie znam się na tej terminologii. Jak się przybliżasz, to robisz eurap. No, chodzi o takie buczenie trochę, ale to. Aha, wiem, ear rape w sensie. Ear rape, może, tak. Ja nie. Ucho gwałt. Aha. Okej, dobra, to robię przester. To muszę trzymać dystans. Dzięki za wskazówkę. Dobra, to lecimy dalej z kolejnymi tropami i figurami dialektyki. W taki bardzo postmodernistyczny sposób, niczym liberalna ironistka, analizujemy tego Hegla. No ale tutaj też bądźmy dialektyczni dla samej dialektyki, tak? Rozdialektyzujmy, rozłóżmy na czynniki pierwsze te momenty dialektyczne. Bo to nie jest tak, że Hegel nam podaje jakieś jedno narzędzie. Każda sytuacja, w której zachowujemy dialektyczną czujność i szukamy dialektycznych momentów, wymaga od nas innych narzędzi, tak? I wiedzy z różnych dziedzin, więc dialektyka to jest bardziej postawa niż nawet metoda. I w sumie tym samym zniosłem tytuł naszego streama dialektycznie. Niestety, ponieważ co się historycznie stało, to się nie odstanie, to ten tytuł zostanie z nami jako właśnie zachowany dialektycznie. I tutaj przy okazji nawiążę do takiego fajnego niemieckiego słówka, którego używa Hegel. To, co ty wspomniałeś, Filipie, że zwróciło twoją uwagę, zapośredniczenie chronologiczne. Jest takie słowo po niemiecku jak das unhintergebares, czyli coś, za co się nie możemy, czy przed co się nie możemy cofnąć. Coś, co już jest, co nas już bezpowrotnie zapośrednicza. Takim czymś oczywiście jest czas i historia, no bo przynajmniej my, żyjąc w tych czterech wymiarach, trzech przestrzeni i czwartym czasowym, w tym czwartym samoistnie przemieszczamy się do przodu. Używamy teraz, opracowując filozofię anarchoprymitywizmu, jest przecież owocem czasów nie tyle industrialnych, co nawet postindustrialnych. Więc ten motyw, że cywilizacja, uprzemysłowienie, technologia się stały, on jest unhintergebare, w sensie on jest nie do odzapośredniczenia, w sensie to się nie odstanie już. I my albo pogodzimy się z tym dialektycznie, jakoś to właśnie syntezujemy, albo dokonamy radykalnego zerwania. Tak? Albo spróbujemy odnaleźć na warunkach postindustrialnego kapitalizmu warunki dla jakiegoś powrotu do natury, albo totalne zerwanie, uciekamy w Bieszczady. Nie? Bardzo obrazowo mówiąc. Więc to też jest takie otwarte rozumienie dialektyki, bo ona nam daje wybór, tak? Albo się ustosunkujemy do tej historii i spróbujemy jakoś właśnie, tak jak Fichte czy Schleiermacher używali tego słowa, synteza, w sensie syntezy dokonać, albo zerwać gwałtownie, zrobić takie, jak u Badiou, wydarzenie, tak? Czyli wbrew historii, wbrew porządkowi symbolicznemu, temu, co się utarło, tak, wbrew status quo,
pójść w jakąś inną stronę. O tym też pisze trochę Mark Fisher, czy pisał pod koniec życia, pisząc o tym klasowym komunizmie i tak dalej. Chodzi o to, żeby uwolnić właśnie z więzów historii, z więzów ideologii, całego porządku symbolicznego naszą wyobraźnię i wejść na ten poziom, dotknąć tego lakanowskiego realnego i zobaczyć, co jest naprawdę obiektywnie, fizycznie możliwe, a nie co się nam mówi, że jest możliwe. I tutaj ta kategoria właśnie tego Unhintergebare, czyli nie dającego się odzapośredniczyć jakiegoś wydarzenia za nami, jest dosyć istotna. Powinniśmy ją brać pod uwagę, określając skąd przychodzimy i dokąd chcemy zmierzać, nie wiem, w polityce, w filozofii, w literaturze, w czymkolwiek, nie? O mój Boże. Mutasa Mordo, jestem prostakiem i rozumiem ledwo połowę z tego, co mówisz, ale to i tak sukces, że cokolwiek rozumiem i za to wielki szacun. 20 zł. Ale kto jest prostakiem w sensie? O mój Boże. To jest właśnie przykład. To jest przykład takiego dialektycznego zapośrednienia podmiotowości przez dyskurs. W sensie istnieje jakaś figura stereotypowa człowieka, który nie rozumie Hegla i jest ona w pewnych środowiskach, na przykład filozoficznych, nacechowana pejoratywnie. I my budujemy swoją intymną, indywidualną tożsamość w oparciu o coś takiego. Po co? Znaczy, okej, jeśli ktoś jest konformistą społecznym i chce być ignorantem, na przykład mieć taką naklejkę albo plebsem, albo debilem, albo kimś tam, okej. Natomiast ja staram się rozczytywać Hegla z perspektywy anarchistycznej, doprowadzając w sumie do granic możliwości kategorię wolności, która była bardzo ważna dla Hegla. I ja przepraszam, tak. Przed chwilą mikrofon wyłączyłem, ale przeczytałem to pytanie i Michał właśnie odpowiedział. I jeszcze raz dziękuję za donate. Tak, tak. Dziękujemy bardzo. Stay positive. Dobrze. Tak, i jeszcze było pytanie o Popera. Popper, okej, ktoś musi zadać pytanie. Wytłumaczcie mi, panowie, dlaczego Popper i tak bardzo krytykował dialektykę oraz dlaczego średnio trafił z tą krytyką. No, Michał, chcesz odpowiadać na to? Tak krótko. Ja nie jestem specjalistą od Popera. Wiem, że mniej więcej kojarzę jakby z sekundarnej literatury, że Hegel razem z Marksem byli jako wrogowie społeczeństwa otwartego ustawieni, ponieważ Popper, mam wrażenie, że załapał się na stereotypowy obraz Marksa, taki jak na przykład Stalin go namalował, albo na taki obraz właśnie Hegla jako takiego betonu. A co jest w tej perspektywie popperowskim zapewne największym grzechem dialektyki, to jest jej teleologiczność i determinizm. To znaczy, że rozwój jest liniowy, dialektyczny i tak jak u Hegla, filozofia musi się skończyć jego metodą absolutną i tym absolutnym duchem. Tak u Marksa wszystko się musi skończyć komunizmem, co też jest nie do końca prawdą, jeśli kogoś to te boczne ścieżki marksizmu interesują, to polecam, najlepiej sekundarną, zacznę od sekundarnej literatury, jest taki fajny artykuł Łukasza Mola, którego mieliśmy okazję nie tak dawno temu gościć, bym teraz tego nie spalił, komunalnym zwrocie późnego Marksa, czyli Marks, który się leczy jakby właśnie z linearyzmu, ze scjentyzmu, pod koniec życia zaczyna się interesować etnologią, wskazuje na takie różne ciekawe wątki otwarte, że niekoniecznie jest tylko jedna ścieżka rozwoju historii. Więc no Popper po prostu wybrał sobie chłopca do bicia, dwóch właściwie dialektycznych chłopców do bicia, tak naprawdę w ich miejsce wstawiając pewnego chochoła. W sensie i Heglizm, i Marx mają jakieś swoje grzechy, ale trzeba je sprawiedliwie rozliczać, a nie w ten sposób.
To jest tyle, co chciałem powiedzieć. Zdrowie. Dzięki za tą odpowiedź i ja myślę, że tutaj piszą nam, że trochę ten streamek rwie czasami, tnie się momentami. No, ja nie wiem, jak u mnie na OBS się pokazuje, że nic, nie gubią się klatki, natomiast nie wiem, jak to jest z tym internetem. Jeżeli tak bardzo tnie, to mogę przełączyć się po prostu na mobilny internet, który ostatnio pokazał się z lepszej strony niż ten nasza sieć tutaj Orange. Ale pamiętajcie, że na YouTubie jest wszystko, nie? Tak, potem YouTube wszystko zapisuje i to można sobie odsłuchać w razie czego. I też proponuję, tak jak robiłem to tydzień temu, co prawda za tydzień będziemy mieli gościa, później też, nie wiem kiedy, w lutym, marcu, będziemy chcieli zrobić gości w tej serii dialektycznej. Filip, zrób playlistę na YouTubie przy okazji, dopóki tak, pamiętam, tak, osobną. Dzisiaj jest drugi odcinek, jakby ktoś nie wiedział. Jeśli macie jakieś pytania do wcześniejszych streamów, już opublikowanych, to spokojnie przyjdźcie z nimi na następny stream, bo właśnie dopóki nam nie tnie internet i mamy okazję pogadać na żywo, to możemy się wspólnie nad czymś zastanowić. Mówię tak, bo to też nie jest tak, że ja posiadam w rękawie gotowe odpowiedzi na wszystko, kim ja jestem, studentem filozofii. Jeno. No, bo tu jesteśmy, nie wiem jak to nazwać, studentami, trochę streamerami, trochę wszystko po trochu. Natomiast no, ta wiedza jest jeszcze, nie dokonała takiego, nie jesteśmy jeszcze w tym absolucie, jeszcze trochę nam brakuje, kilkanaście lat, ale myślę, że za 10 lat te streamy będą inaczej wyglądać, będziemy już po niemiecku streamować od razu. I tak, będziemy połączoną świadomością mnie, Filipa, Michała, reszty adminów z FTP. Będziemy takim hive mind, wiecie, to jest absolut, o to właśnie chodzi, transhumanizm. Tak, tak będzie, podłączymy się wszyscy. Ja bym przeszedł dalej, jak tam czujesz się, Michale, jeszcze masz siły tutaj i w sobie. Jasne, dialektyczną moc. Godzinę gadania. Mam no tę moc. Tak. Dobrze. Dobrze. Jedziemy dalej z moimi notatkami, jeśli chodzi o tropy, pewne figury dialektyki. Mam tu zapisane coś takiego jak krytyka semantyczna i historyczna. Ta semantyczna krytyka, myślę, że to też da się przy chwilowym zastanowieniu się z tego, co powiedzieliśmy, wywnioskować. Dialektyki, ta krytyka semantyczna polega na tym, że bierzemy pewne pojęcia już istniejące, pewne dyskursy i pokazujemy, że one nie do końca trafiają w to, co chcą opisać. Wiem, jaki jest przykład dobry. Wolność, jako właśnie taka bardzo ogólna kategoria. Ale dialektyka też, i tu już zaspoiluję kolejne punkty, dzieli, w sensie wydziela, to znaczy zwiększa jakby ziarnistość czy rozdzielczość, w zależności z jakiej dziedziny ukradniemy tę metaforę, zwiększa rozdzielczość naszego myślenia. To znaczy, że okej, wolność jest takim pustym słowem, w sensie jak pod nią połączyć to, że wolność oznacza brak skrępowania, ale jednocześnie ktoś powie, że jestem wolny, żeby mam wolność do robienia czegoś. I dialektycznym jest skrytykowanie takiej semantycznej niedokładności, takiego niechlujnego semantycznie stosowania słowa wolność, które pokazuje, że spróbujmy to rozdzielić, uszczegółowić. No i wiemy dobrze dzisiaj już, dzięki filozofii, że mamy podział na wolność pozytywną i negatywną. Mamy wolność do i wolność od. Tego rozumienia często brakuje tym, którzy o wolności mówią najwięcej, czyli liberałom i libertarianom, którzy zapominają, że człowiek oprócz don't tread on me, czyli nie jak to się tłumaczy tą śmieszną flagę z wężem na polskim? Niech ktoś powie. Nie nadeptuj, nie depcz po mnie. Jest jeszcze to, że ludzie mają prawo do życia być może, nie wiem, mają czy nie mają. Piszcie w komentarzach, jak uważacie. W sensie
są pewne rzeczy, które chciałbym przyjmować za dogmat, wręcz jak aksjomat, ale jak obserwuję dyskusję na naszej grupce, to nie ten depczaj postmodernizm mnie, nie wchodzi depcz mnie. mocno. Tak. Tak, i najmocniej postmodernizm wchodzi chyba konserwatystom jednak. To prawda Kiedy akurat. negują prawo ludzi do życia, nie wiem, jedzenia, dachu nad głową i tak dalej. Więc to jest przykład właśnie tego, kiedy pojęcie jakieś jest nieostre, o właśnie o to chodzi, trzeba je wyostrzyć i to jest semantyczna strona dialektycznej krytyki. Mamy też krytykę historyczną, bo możemy badać historię pojęć i właśnie pokazać, że w sensie ja jestem krytyczny tutaj w tej chwili, jeśli zawsze jakąś taką gwiazdkę zaznaczam albo uwagę zwracam, kiedy mówię o słowie abstrakcja, tak? No bo dla nas potocznie, ale też i filozoficznie, współcześnie, w większości przypadków abstrakcja jest pozytywnie nacechowana i oznacza umiejętność oderwania się od jakichś nieistotnych szczegółów. Natomiast dla Hegla abstrakcja jest czymś pejoratywnym, jest tą ucieczką intelektualną, jest odpuszczeniem sobie konkretu, jest bujaniem w obłokach, jest takim właśnie idealizmem najczystszej wody, tak? To jest kolejna kwestia. Kategoria zapośredniczenia, Filip, już mnie przewałkowałeś z tego, także to sobie może odpuścimy, chyba że ktoś spyta w komentarzach. O tym, że zniesienie, czy to jest wzniesienie i zachowanie kryje się pod słowem Aufhebung, to też już mówiliśmy, więc ja sobie przejdę do kolejnego slajdu tutaj, dobrze, żeby mieć podgląd. Natomiast Filipie, powiedz, czy są jakieś pytania od widzów albo od ciebie? Ode mnie nie ma. Piszą, że jesteśmy tam pod studentami, streamerami pierwszego roku. Memiarzami jeszcze zapomnieliście memiarzami, powiedzieć. Tak. Tutaj po grecku jeszcze mamy, nie depczy mnie po rosyjsku, nie nastupaj na mnie, a po grecku to jest men me badzeis. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem. Okej. Okay. No to w nie zasadzie... Nie nastupaj na mnie, nie ubijaj mnie. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o komentarze jakieś. Możemy iść dalej. Ja na razie nie mam pytań. Okej. Jest jedna bardzo ważna figura, taki myk dialektyczny. Mianowicie mamy taką opozycję zazwyczaj formy i treści. Ona się kojarzy zazwyczaj ze sztuką. No ale też mamy coś takiego jak forma myślenia i treść myślenia, tak? Czyli kategorie, w jakich myślimy i rzeczy, jakaś treść powiązania, wnioski, które z tych kategorii, za pomocą tych kategorii wywodzimy, odnajdujemy i tak dalej. I to, co dialektyka czyni jako rozwój naszych dyskursów naukowych, filozoficznych i tak dalej, to przekształca to, co było w poprzedniej formie myślenia, właśnie formą, samym szkieletem, kategoriami, w treść myślenia tej następnej. To znaczy, że dialektyka gdybyśmy zastosowali myślenie dialektyczne do skrytykowania, rozwinięcia, zrozumienia jakiegoś dyskursu, to okay, konkret jest ważny, ale my tutaj się nie skupiamy przede wszystkim na tym, co się mówi, tylko jak się mówi. Czy w ogóle dobre kategorie są przyjęte, dobra perspektywa, tak? No nie wiem, na przykład kryzys duży w naukach społecznych przechodzi od dłuższego czasu kategoria narodu, tak? Że to nie jest coś, co powinniśmy używać jako formę, tylko jest to raczej treść, jakaś rodzaj ideologii, świadomości zbiorowej i tak dalej, ale naród jest niekoniecznie użyteczną kategorią do zbadania stosunków społecznych. Była taka jakaś debata nieszczęsna Wosia z Mencenem, którą Szymon z Wojny Idei hostował. Tak. I Woś wtedy rzucił coś takiego, że nie wiem, czy państwo wiedzą, strasznie arogancko przy okazji, nie lubiłem go za to, ale nie ma czegoś takiego jak naród polski, są klasy. To tak lewicowe, w sensie pouczać swoich widzów i zrobić z nich głupszych od siebie, no ale dobra. Ciężko się oglądało tą debatę, ale to inna sprawa.
I to jest właśnie przykład, no tylko dokończę, dialektycznego myślenia, że zamiast brać tą kategorię narodu, odnajdywać, gdzie jest naród, gdzie są granice dwóch narodów i tak dalej, to dialektyka mówi, ej, moment, ale czy w ogóle cała ta kategoria od początku była potrzebna nam i czy ona jest dobra? Ją weźmy na warsztat, a nie te narody domniemane, które istnieją. Nie? To jest tylko przykład. Możemy się zgadzać albo nie z praktycznością dla nauk społecznych i tak dalej, kategorii tej, ale to jest przykład, jak moglibyśmy ją złonacyć dialektycznie. Mamy stwierdzenie, tutaj ktoś z fanpage'a napisał, postmodernizm jest apolityczny, to jest narzędzie do interpretacji tego, co jest. To jest apolityczny, czy jest narzędziem do interpretacji tego, co jest? Dekonstrukcja. Ja bym poprosił tę osobę może rozwinąć, aczkolwiek no, nie szedłbym tutaj w jakąś dyskusję może, czy jest apolityczny. Ja uważam, że nie jest wcale apolityczny. Zależy jak zdefiniować. A nawet jeśli sam sobie jest apolityczny, to w rękach kogoś, kto chce, to będzie polityczny, zostanie wykorzystany jako narzędzie, w sensie Tak. Mieszajmy kategorii tutaj, tak? No, to powiedzmy, że w Rosji ten rosyjski postmodernizm akurat oni korzystają z tego najwięcej i pojawia się 8 wersji, jak ten tam, co się stało z Nawalnym albo dlaczego ten samolot spadł, 10 wersji, no i nie wiadomo, która jest prawdziwa. Czy to jest przykład postmodernizmu? No, czytałem takie, znaczy słyszałem takie głosy, że tak, że to można pokazać właśnie na tym, czym jest postmodernizm taki rosyjski. Zresztą w Rosji akurat ta kategoria postmodernizmu zakorzeniła się mocno i oni, nie wiem, tam jest więcej tłumaczeń Baudrillarda i w ogóle tych postmodernistów niż w Polsce. To jest ciekawe, że oni mają największy, ogólnie. Tak, mają największy artykuł o Deleuze na Wikipedii. Czy taki bardzo szczegółowy w ogóle. Większy niż francuski. Tak, jest większy, jest przeogromny, naprawdę to jest najlepsza rzecz, którą czytałem o Deleuze, jeżeli chodzi o jakieś takie artykuły tam, nie wiem, tych polskich autorów, czy tam książka. Ciekawe, czy jest na tyle duży, że zdążyli też wspomnieć o tym, że Deleuze był ziemniaczanym faszystą. Tak, jest tam też ten wątek z Badiou, jest to. To jest tam też, gdzieś pojawiało się, pamiętam. Czyli to czyta się świetnie w ogóle, ale dobrze, idziemy dalej. Pamiętajcie, Rosja to nie tylko Dugin. XDDD. After White pisze, postmodernizm nie jest apolityczny. U wspomnianego już Marka Fischera na przykład postmodernizm jest ściśle powiązany z logiką kapitalistycznego realizmu. Dobrze, no tutaj no, różne głosy mamy, ja też tak uważam, że nie jest, wcale nie jest. Z tym Fischerem bym się zgodził w sumie, jak teraz sobie przypominam. Ale no. Was szanuję za nawiązanie do Badiou. Pozostajemy na poziomie dekonstrukcji słowa tekstu, pisze ten pan, ktoś z fanpage'u. Dobrze, idziemy dalej. Badiou jest po prostu. Badiou jest. Tak. Czekam na streama o Badiou, ale ja bym się nie odważył, w sensie. Ja mógł się przysłuchiwać i zadawać pytania. To można było. Szczególnie o jego filozofii matematyki. A można by było może jakiś jeden koncept przedstawić, albo ja w ogóle ta cała sytuacja z Deleuzem jest ciekawa, te relacje. Nawet taki biograficzny stream moim zdaniem byłby fajny, przedstawić tą historię, zresztą która przerosła w memy, ale przedstawić ją tak dobrze, o co zarzucał ten Badiou na przykład Deleuzowi. Historia francuskiej filozofii to jest tak piękna rzecz, w sensie okej, dla mnie chyba głównym zapleczem jest filozofia niemiecka jednak, bo Hegel i Marx, a też no Lacan już i tak dalej, to Francuzi. No ale jednak to, co się tam dzieje biograficznie, te spory, ta żywiołowość, tak, heglizm francuski i losy heglizmu, zresztą o tym będziemy zaraz mówić, czy losy dialektyki we Francji, to jest fascynująca rzecz. Znaczy ja wiem, że ja teraz wyjeżdżam z bardzo subiektywną tutaj opinią, ale no to jest coś, to jest taka przygoda, nie?
Nawiązując do tytułu książki Merleau-Ponty'ego Les Aventures Dialectiques, przygody z dialektyką, że to jest no, no, ciekawa rzecz, która i chyba w naszej dydaktyce akademickiej jest tak z nią średnio, nie? Tak, tak, tak. I ja ostatnio odkryłem i tak już ta książka pojawiała się w komentarzach, ale dla ludzi, którzy w ogóle interesują się tym wszystkim. Orgia z myślą francuską. Świetna monografia w ogóle filozofów, o filozofach francuskich. Tam są różne artykuły, na przykład Wiktora Rusina, Dobrowolskiego, Herrera też, Filipa Sikorskiego. A z którego roku to Herrera. Jest? To jest, została wydana, znaczy ja wiem, że to był taki cykl spotkań w 2007-2008 w Krakowie. Tam się zbierali właśnie tłumacze, wykładowcy, pracownicy różni i spotykali się, jakby robili taki cykl z różnymi filozofami. Na przykład pierwsze spotkanie było chyba jakieś ogólne, z tego co rozumiem. Aha, a potem były już poszczególne, na przykład spotkanie o Deleuze w Krakowie i tutaj są artykuły, zdjęcia, w ogóle jeszcze płyta jest do tej książki z jednego spotkania na przykład. No są fajne, fajne plakaty, nie za bardzo widać, bo tak. Tak to mniej więcej wygląda. Ostatni Foucault. I są artykuły świetne. W ogóle to jest na sam początek, tak żeby zapoznać się z filozofią i nie tylko na początek, ale w ogóle artykuły po prostu w bardzo taki przejrzysty sposób przedstawiają te postacie i filozofię i główne koncepty i też nawiązanie oczywiście do polskiej kultury. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to bardzo polecam tą książkę. Ja muszę dać upust również swojej bibliofilii, bo wiem, że ty też, Filip, uwielbiasz książki. Zaraz wrócę, tylko się przejdę po jeden istotny dla naszej rozmowy egzemplarz. Już boję się, co tam przyniesiesz. Jeszcze z takich rzeczy to też ciekawa książka jest. Już dawno wydana, w 2003 roku, Postmodernizm, wydawnictwo Inter Esse, teksty polskich autorów, też rzeczywiście już o filozofii jestem francuskiej. I tam można znaleźć fajne artykuły, znaczy chodzi o taką normalną literaturę, bo wiele jest takich książek, które w zasadzie nic nie mówią na ten temat, tylko próbują jakoś skrytykować. Przykładem takiej krytyki jest książka, Boże, Arnolda Gelena, chyba wydana w latach 90., gdzie on w ogóle nie odnosi się do postmodernizmu. W sensie krytykuje postmodernizm, ale nie odnosi się do żadnych Francuzów. Ja nie wiem, co on krytykuje. Religię czy coś takiego. Oczywiście nie, tutaj nie naśmiałam się z książki, ale bardzo, bardzo dziwne jakieś takie przedstawienie. Filip, słyszysz mnie? Tak, słyszę cię. Znikłeś mi, w sensie zatrzymałeś się, sfrizowałeś się na wideo, nie, ale także na jest bardzo ciężko być z internetem. Oj, no dobrze. Mam nadzieję, że reszta to jakoś widzi, słyszy. O, klatki spadają. Faktycznie jest ciężko z internetem. No właśnie. O, no dobrze. Przełączę się może na tablet. Nie wiem, co. Aż tak źle? Dobra, już jest norma, ale parę klatek faktycznie spadło. Dobrze, no wróciliśmy. Przepraszam, no mamy problemy z internetem dzisiaj. Podobnie zresztą było wczoraj. Możemy mówić dalej, chyba jest dobrze. U mnie się poprawiło też. Tak. No, to akurat mieliśmy chwilę przerwę techniczną. Ja zdążyłem pójść po dwie fajne książki. Dobra okazja, żeby je polecić, chociaż niestety to są już białe kruki, bo to jest z przełomu lat 90. 2000. To jest bardzo fajna książka Małgorzaty Kowalskiej, Dialektyka poza dialektyką, od Bataille'a do Derrida. Nie, Filipie, to nie jest mój egzemplarz, to jest egzemplarz Biblioteki Śląskiej, także nie masz czego zazdrościć mi. Ta książka wyszła w 2000 roku, kurde, 21 lat temu, w sensie kiedy to przeleciało, nie? I ona w każdym razie pokazuje, jak różni francuscy filozofowie. Internet nam znów spadł. Ojej. Tak.
No to, to co teraz robimy w takim razie? Ja spróbuję to poprawić. Natomiast no dobrze, ja spróbuję po prostu naprawić to. Żyjesz? Tak, żyję. Nie wiem, możesz coś mówić? Ja teraz szukam kabel, żeby podłączyć się przez tablet. Jasne, to ja dokończę o tej książce pani profesor Małgorzaty Kowalskiej. Dialektyka poza dialektyką, od Bataille'a do Derrida. I ona tutaj analizuje po prostu, w jaki sposób i modernistyczni, i postmodernistyczni francuscy filozofowie zderzają się krytycznie, afirmatywnie, jakoś w sposób też często jakiś mutujący i syntetyzujący z dialektyką heglowską. Przy czym dla niej dialektyka w ogóle, i to jest takie clue też całego tego projektu, tej książki, dla niej dialektyka jest wyznacznikiem nowoczesności. I po nowoczesność mamy wtedy, kiedy filozofowie, głównie francuscy, mierzą się z dialektyką jako tą metodą, która w sumie była takim nerwem, takim pulsującą żyłą w filozofii. No i zaraz wam przytoczę, do jakich ona filozofów tu sięga. Jest Bataille jako specyficzny czytelnik Hegla, jest Levinas oczywiście, mamy Sartre'a i Merleau-Ponty'ego, czyli dwóch egzystencjalistów, którzy uczęszczali na te seminaria Korzewa, Aleksandra Korzewa o fenomenologii ducha. I w sumie Kowalska to tak opisuje, że dzięki właśnie dialektyce Hegla oni się zdecydowali, Sartre i Merleau-Ponty, że fenomenologia jest najlepszą metodologią do opisywania egzystencji człowieka, i dlatego też sięgnęli po drodze po Heideggera. Nie? Mamy Lévi-Strauss'a, Althusser'a i Foucault, Arona, Lyotarda, Levinasa zaś, Deleuze'a i Derrida jako antyheglistów. Przy czym Derrida jest krypto trochę dialektyczny, no a Deleuze i Guattari no to próbują tego Hegla, wiecie, powiedz, zaproponować całkiem alternatywną do dialektyki, jakby logikę myślenia, nie? No i jest też Lacan, jest też fragment o Lacanie, chociaż widać, że autorka się z nim bardzo zmaga, bo jeszcze wtedy w języku polskim nie było za dużo jakichś oficjalnych interpretacji, w sensie nawet tłumacze jeszcze nie do końca między sobą uzgodnili, jak tego Lacana tłumaczyć, więc to jest bardzo fajna książka. Powiem wam, że nawet w języku francuskim brakuje takich pozycji, które by w taki sposób, z takim jajem, w sensie nie, że ta książka jest zabawna, tylko jest sprytnie przedstawia kwestie dialektyki we francuskiej filozofii. Brakuje takich książek nawet we Francji samej, więc trzeba doceniać nasz krajowy produkt. Powiedz tylko, czy jeszcze ona mam jedną jest książkę, ale za ten czas, Michał. Czy mam jak ją? Najbardziej. O, dobra, okej. Tak. Jeszcze druga książka, której niestety nie ma w zbiorach naszej biblioteki uniwersyteckiej, więc jest z nią problem z dostępem do niej. Ewa Nowak-Juchacz, też już pani profesor, z tego co wiem. Obecność Hegla, 5 ćwiczeń z filozofii kultury. Pani Nowak-Juchacz tutaj w tej książce analizuje francuskie między innymi, aczkolwiek sięga też po Adorna, co jest ważne w kontekście Hegla, adornowskie i francuskie odczytania estetyki heglowskiej i heglowskiej filozofii kultury. Bardzo ciekawy temat, który gdzieś tam wygasł. Ostatnio, to jest świetna, najlepsza dla heglistów polskich nowina póki co w tym roku, w tłumaczeniu Marcina Pańkowa wyszły wykłady Pańkowa, Marcina Pańkowa wyszły wykłady Hegla Filozofia sztuki albo estetyka. 8 stycznia PWN miał premierę papierowej wersji. Bardzo ciekawe. Jest to jakaś alternatywa dla tych trzech tomiszcz wielkich i niedostępnych już raczej poza bibliotekami wykładów z estetyki Hegla. Ponieważ jest bardziej przystępnym językiem wyłożone to, możemy tam więcej się dowiedzieć o preferencjach artystycznych samego Hegla. A co więcej,
autentyczność tego tekstu, mamy na tą autentyczność więcej dowodów niż w przypadku tych nieszczęsnych trzech tomów wykładów o estetyce. Także w sumie mamy trzy pozycje do polecenia i zareklamowania dzisiaj. Pani tak. Kowalska, pani Nowak-Juchacz, no i ta tłumaczenie Hegla najnowsze, które się pojawiło ostatnio. Tak, ja to tylko, żyje. Tylko tutaj poprawię się, jak mówiłam o książce, która krytykuje postmodernizm, to chodziło mi o Ernesta Gellnera, a nie Arnolda Gellena. Mylą mi się nazwiska czasami. Mamy kilka komentarzy. Adrian Wolny pisze, absolut, duch. Jednak czy dialektyka nie jest tylko kolejnym narzędziem umysłu podmiotu poznającego, który rozważa skrajności, docieranie do ekstremum jako pewien wytrych poznawczy, niewątpliwie przydatny, momentami estetycznie efektowny, ale czy świat toczy się przez znoszenie się przeciwieństw? To jest pierwsze. Ja od razu jeszcze przeczytam drugi komentarz. Czy są jakieś teksty w języku niemieckim, które przydałoby się przetłumaczyć na Polonisz, tłumaczonko na Polonisz, ty Mateusz Schodowski pyta. Sądzie, ja może zacznę coś od tego ostatniego, bo jest... Ze współczesnych. Tak, tak. O Heglu w sensie. O dialektyce, więc no, o dialektyce, to no, podejrzewam, Jezus, że znaczy, tak. Dzisiaj się śmiałem z moim przyjacielem, współlokatorem Krzyśkiem, że dla nas filozofów nowoczesne to jest po 45 roku, więc w sumie się by nadało. Tydzień temu powoływaliśmy się na trzy wykłady o Heglu Adorna, Drei Studien zu Hegel. One są przetłumaczone bardzo, wydaje mi się, przyzwoicie, na tyle, na ile mi pomaga znajomość podstawowa niemieckiego oraz ogarnięcie jakby w żargonie heglowskim, że jest to dosyć przystępnie przetłumaczone na język angielski, tak przynajmniej sami Niemcy też twierdzą. Natomiast nie jest przetłumaczone na polski, a to jest świetny kawał porządnego wprowadzenia, osadzenia w kontekście nowoczesności Hegla i dialektyki, a przy okazji Adorno też tam tłumaczy, znaczy inaczej, po przeczytaniu tego rozumie się lepiej też, o co samemu Adornowi chodziło z dialektyką negatywną. To by wymagało tłumaczenia. Poprawiono nas, że jednak został przetłumaczony ten tekst Hegla z okresu janajskiego o tych różnicach pomiędzy fichteańskim i schellingowskim systemem, gdzieś, nie pamiętam namiarów bibliograficznych, ale coś chyba jest na rzeczy. Wiem tylko, że duże fragmenty tego są albo w artykułach czy książkach Marka Siemka, albo w tłumaczonych przez niego tekstach Lukacza, ponieważ Lukacz przywoływał dłuższe fragmenty, więc tym samym Siemek, tłumacząc Lukacza, tłumaczył też Hegla. Więc jakby ktoś się chciał pobawić w dziwne puzzle bibliograficzne, to można zrekonstruować większe części tego tekstu. Natomiast nie, no tak na serio, w sensie dziwne, że wiele tekstów Hegla, które wszyscy hegliści polscy przytaczają, muszą przytaczać z niemieckiego, tyle lat mija i nikt tego nie tłumaczy, ale z drugiej strony wiemy, jak wygląda praktyka tłumaczeń, w sensie za to jest mało albo w ogóle punktów, ciężko jest z tego wyżyć. To jest tłumaczenie, sam jako amator początkujący tłumacz filozofii mogę powiedzieć, że to jest fascynujące i super przydatne, ale jakby za ten czas mogę zrobić inne rzeczy, które mi dadzą punkty, albo chleb, albo coś innego, nie? Więc to jest... Tak, tak, tak. A to no. Pytanie jeszcze, które tutaj zostało postawione, czy dialektyka, czy świat toczy się przez znoszenie się przeciwi, no to nie wiem, co tutaj... No niekoniecznie, w sensie okej, okay. Znaczy taka jest intuicja Hegla, że gdyby nie zachodziły przeciwieństwa w danym momencie, no to by nie było sensu, żeby coś się zmieniało, tak? Wszystko by trwało w równowadze i harmonii. Ale są jakieś ścierające się siły, i to od fizykalnego rozumienia słowa siły, aż po siły polityczne, i któraś z nich wygra albo dokonają jakiegoś paktu, cokolwiek, więc się zmienia przez to rzeczywistość. Mhm. Natomiast czy to jest jedyne źródło zmiany i postępu i tak dalej? No chyba nie, no w sensie nie chciałbym się tu w jakąś metafizykę, bo to już w sumie jest taka gruba metafizyka wchodzi tutaj, ale jakby
Nie jest usprawiedliwione w mojej perspektywie, przynajmniej rozumowej, twierdzenie, że dialektyka jest wszechzasadą rozwoju historii, rozwoju przyrody i w ogóle jej funkcjonowania, tak? Mówiłem już, że tym skrajnym przykładem właśnie takiego rozumienia dialektyki jest dialektyka przyrody Engelsa, gdzie dialektyczne jest wszystko, wszędzie wszystko wytłumaczymy dialektyką. Bo bateria ma plus i minus, to jest dialektyczna, bo atomy mają protony i elektrony, więc są dialektyczne i tak dalej, i tak dalej. No, na litość boską, nie o to chodzi przecież w dialektyce. No ale no, Engels jest takim, w sensie mówiąc potocznie, Engels dużo cringe'u wniósł do filozofii dialektycznej. Dużo Dobrze. zażenowania. Dobrze. Ja jeszcze przeczytam tutaj kilka rzeczy. Marcin Kostecki pisze: nawołuje do skierowania książki Kowalskiej, do wrzucenia jej na ruskie serwery. Znaczy, ona jest udostępniona na naszej grupie Filozofia tak bardzo. Nie wiem, jak tam na ruskich. Filozofia tak bardziej. Nie wiem, jak tam na ruskich serwerach. A Czy co do tu. użytku naukowego idzie znaleźć w różnych miejscach te książki. A Tak. poza tym, słuchajcie, pro tip dla was. Macie biblioteki, szczególnie nie wiem jak jest poza Uniwersytetem Ekonomicznym i Śląskim tutaj w Katowicach, ale macie biblioteki, które skanują książki i tak dalej. Proście sami, żeby wam coś zdigitalizowali, albo proście wykładowców, żeby zamówili dla was kopię cyfrową jakiegoś ciężko dostępnego dzieła. No i w ten sposób może coś się ruszyć do przodu, tak? Nie będziemy gonić za białymi krukami cały czas, więc to jest taki protip od nas dla was. Jeszcze to Mateusz Schodowski tutaj napisał, że Adorno to 900 euro na Amazonie. Nie wiem, tam wspominałeś coś o Adorno. Mateusz Częstny pisze, że Ale najlepsza. który co 900 euro? No, No to co? może ty Mateusz teraz odpisze, bo Może te też się pogubiłem. trzy studium nad Heglem, tak? Może, może. Mateusz Częstny pisze, że Nie wiem, najlepsza jest w książka. PDF-ie na Libgenie. No. Najlepsza książka o postmodernizmie to Postmodernizm, logika późnego kapitalizmu Frederica Jamesona. No, w No, sumie no jeszcze to jest Lyotarda bym dorzucił, nie? koncepcja. Znaczy, to jest już konceptualizacja, to jest jakiś konkret oczywiście. Zawsze, że jak się mówi o postmodernizmie, to się wrzuca tam poststrukturalistom najczęściej, ale rzeczywiście to już jest to sedno. Co Michał myśli o dialektyce przedstawionej przez Małą? Nie wiem, czy chcesz o tym mówić, czy my w ogóle jeszcze dzisiaj coś tak będziemy przedstawiać, czy tak już bardziej. Ja myślę, że bardziej tak Kurczę, jest już rozmawiamy. 19:48, Tak, ale ten czas idzie dialektycznie szybko. jakby. Okej, Mao wyczytał w pismach Lenina taką bardzo istotną figurę dialektyczną. To jest, że i to jest powiedzenie wręcz już chińskie, maoistowskie: jedno dzieli się na dwoje, czyli Yi Fen Waya. Tak to mniej więcej brzmi, jak to mówi pani w Google Translate i na tyle, na ile mi pozwala pamięć słuchowa to zrekonstruować. Jedno dzieli się na dwoje, czyli jedno, właśnie jakieś pojęcie staramy się wyostrzyć, ukonkretyzować, wskazać jakieś przeciwieństwa. Wszystkie idealistyczne próby ujęcia, szczególnie rzeczywistości społecznej, jakiegoś monolitu i tak dalej, dialektyka rozbija. No i w sumie tak, jest to dobry sposób pojmowania dialektyki, jeden z wielu, w sensie dobrych, jej operalizacji, przepraszam, czy instrumentalizacji, ponieważ, no, tak jak mówiliśmy z tym nieszczęsnym Wosiem tłumaczącym publiczności, o co chodzi z narodem i klasami, tak? W sensie wielu ludziom nadal wydaje się, albo przynajmniej nie myślą o tym, i zachowują się tak, na przykład Polska jako społeczeństwo, czy terytorium okupowane przez państwo polskie, używając takiej anarchistycznej metafory, jest jakieś jednolite, tak? W sensie wszyscy mamy podobne warunki życia, podobną filozofię, w sensie potocznym rozumieniu tego słowa, podobną wiarę, język i tak dalej. No nie, właśnie dialektyczna myśl od razu by tutaj powiedziała, że no to jest podejrzane, że jest taki ogromny monolit. Zanim rozdrobnimy się do pojedynczych
Polek, Polaków, osób o obywatelstwie polskim, to jeszcze po drodze zauważymy, że są klasy ekonomiczne, że są subkultury, kultury, grupy etniczne, że ludzie mówią różnymi dialektami, że jedni mówią, inni godają i tak dalej. Stopniowe to rozdzielanie to jest właśnie to, o czym mówi Mao. Aczkolwiek, wiecie, Lenin, Mao, Ho Chi Minh, to nie są jakieś głębokie tuzy filozoficzne i oni tą dialektykę robią z niej to, co mówiłem, taką w najgorszym tego słowa znaczeniu metodę. To nie jest stanowisko o czym mówił Hegel, immanentnej krytyki, tego wyczerpywania, znajdowania granic wszystkich dyskursów, jakie nas otaczają. Tylko to jest zamknięcie pewnych wątków inspirowanych Hegelem w jakimś algorytmie, w jakiejś instrukcji myślenia. One są spoko. Można według mnie stosować, ale kiedy ograniczymy do tego dialektykę, to zrobimy sobie metodologiczne kuku. Natomiast bardzo bym wam chciał polecić. Jest taką postać w sumie, jeśli już mówimy o hegelizmie. Jest taki filozof chiński Zhang Xing. On ma już ze 100 chyba coś lat, nadal żyje, który wykorzystał heglowski rodowód marksizmu, żeby się zajmować czymś innym niż marksizm w maoistowskich Chinach. Wiele osób również na Zachodzie i w bloku też radzieckim, w bloku tym wschodnim, w sensie około radzieckim, tak czyniło. W sensie heglizm Marksa był uzasadnieniem dlatego, żeby się zajmować czymś innym niż Marks. Nawet jako swego rodzaju marksista to rozumiem, w sensie najfajniejsza filozofia wpychana odgórnie na siłę potrafi po prostu się zamienić w coś niesmacznego, szczególnie jeśli jest tak silnie ideologizowana. No i Zhang Xing napisał kilka fajnych książek o Heglu, z których żadna nie została przetłumaczona ani na angielski nawet, ani na polski. Natomiast rozdział jednej książki o Heglu z inicjatywy Alana Badiou został przetłumaczony w latach 60. 70. przez sinologów sorbońskich i taki z Sorbony w sensie, i taki zespół maoistów zapaleńców przygotował wydanie książki, której tytuł po angielsku, może tak będzie lepiej, brzmi The Rational Kernel of Hegelian Dialectics, czyli racjonalne jądro, rdzeń, racjonalny rdzeń heglowskiej dialektyki. Ten cytat jest oczywiście zaczerpnięty ze wstępu do Kapitału Marksa, bo Marks mówi, że w swojej metodzie dialektycznej stara się tropić właśnie racjonalny rdzeń heglowskiej dialektyki i z głowy Hegla postawić na nogi. Czy ta metafora jest uzasadniona, to byśmy musieli chyba osobny stream jeszcze o tym robić, bo widzę, że dobijamy do 20. I żeśmy mało powiedzieli o tych Adornach, Batajach i tak dalej. Natomiast polecam waszej uwadze, szczególnie, że ta książka w wersji angielskiej jest dostępna za darmo na stronie wydawnictwa Repress. Nie wiem, czy Filip jesteś w stanie tam, nie wiem, podlinkować, pokazać okładkę czy coś, bo to jest bardzo fajne spojrzenie świeże na Hegla. No. Zresztą znaczy, Badiou, ja bym mógł coś pokazać, no, ale muszę wiedzieć, jak to się pisze, jeżeli o tym mówimy, bo... Moment, to ci na Messengerze wyślę. I możesz ten, zrzuć z ekranu, czy coś tam... Jasne, jasne. Dobrze. Pokazać na tym naszym... No dzisiaj może przedłużymy troszeczkę powyżej tych 2 godzin, ale nie wiem, czy ty, Filip, jesteś na siłę. Ja jestem, ja już jestem, wiesz, zahartowany tutaj streamami. Mogę siedzieć sobie... Szczególnie, że tak fajnie się siedzi. Teraz tak, zobaczę. Ogólnie wątek dialektyki u Badiou jest ciekawy, dlatego jeśli ktoś z was kojarzy Badiou, tego, którego się tłumaczy na polski i tak dalej, już Filipie ci podesłałem na Messengerze, widzę. To on nie jest dialektycznym filozofem, tak? To jest taki specyficzny rodzaj, nie nazwę tego neoplatonizmem, bo to jest pojęcie zarezerwowane dla, nie wiem, Proklosa i Plotyna i tak dalej. Natomiast no jest to rodzaj renesansu antypostmodernistycznego platonizmu.
Natomiast Badiou miał okres dialektyczny i bardzo ciekawą konceptualizację dialektyki wprowadził w książce Théorie du sujet, czyli teoria podmiotu. Nie przetłumaczona niestety na polski, ale bardzo fajnie przetłumaczona na angielski i też dostępna na tak zwanych rosyjskich serwerach. I to, co on tam robi, nawet w sferze graficznej, bo on, wiecie, lubi symbolizację matematyczną i tak dalej, z tą dialektyką, to wow. Jak potem analizuję na przykład wiersze Malarma jeszcze, to polecam. W sensie za mało mam czasu i rozpędu, żeby o tym opowiedzieć, ale na wypadek, gdyby się nie udało, no, przy następnej okazji wolę zasygnalizować. Są takie bardzo egzotyczne epizody w historii filozofii dialektycznej, o których warto wspomnieć. A wiem, że tam już w komentarzach parę osób się jarało bardzo na wspomnienia o Badiou, szczególnie tym młodym maoistowskim Badiou, bo to jest jeden z bardziej memicznych, szczerze mówiąc, momentów w historii filozofii francuskiej. No, no tak, tak, to jest... Ja na przykład nic na ten temat nie wiem, ale chciałbym faktycznie kiedyś coś o tym, na ten temat posłuchać. Już kilka razy próbowałem rosyjskich wykładowców słuchać na YouTubie, to coś tam załapałem, ale wciąż czuję taki niedosyt. Już nie mówię, nie wspominam o tym, że na uczelni mieliśmy tylko o tej estetyce Badiou, jak ona się tam nazywała. Nie anestetyka, a inestetyce. Inestetyka, tak. To trochę tego przeczytaliśmy tam. Dobrze. Tak, bo jest przetłumaczony na polski mały podręcznik. O, tak. To jest ta książka właśnie. Tutaj nas trochę pospamował na Twitchu. Donate'ów też nie ma. Dobrze. Co jeszcze mamy na dzisiaj? Wcześniej jakieś pytania były? Ja bym odpuścił już grzebanie przy samym Heglu, bo chyba wystarczająco dużo żeśmy intuicji wzbudzili dialektycznej w słuchaczach. Patrząc na to, która jest godzina, to ciężko tutaj zacząć jakiś ciąg postaci, w sensie opowiadać o tym, kto przeszedł po Heglu, kto się na nim wzorował, a kto potem się nauczył całe to drzewko genealogiczne dialektyki wykazać. Ale kilka takich uwag może. Mówi się, że takim pierwszym radykalnym interpretatorem Hegla był Marx, jako nie tyle młodoheglista, co nawet jeszcze będący w radykalnym wycinku młodoheglistów, tych tak zwanych wolnych, tam gdzie był Max Stirner i reszta. Stirner swoją drogą też jest ciekawym według mnie interpretatorem Hegla, z tym, że nieporadnym trochę językowo, metodologicznie. Ale jeśli mamy taką typowo właśnie francuską tolerancję dla zamazywania granicy pomiędzy filozofią a literaturą, no to chyba jeśli ktoś ma szczęście do takiego usposobienia, to nie będzie miał problemu z czytaniem Stirnera na poważnie. Natomiast był przed Marksem filozof polski, który wykazał, że jest ok, skoro mamy koniec dziejów i filozofia absolutna wieńczy nam jakby pracę filozofii nad tymi pojęciami i tak dalej, to teraz trzeba od teorii przejść do praktyki, do czynów. Mówi się, że to Marx pierwszy pokazał, że trzeba działać i aktywnie przeciwdziałać alienacji i aktywnie rozwijać społeczeństwo, ale tym, który przed nim parę lat z tym wystartował, to był nikt inny jak hrabia August Cieszkowski. I tutaj konkretna książka, która by mogła kogoś zainteresować, to są Prolegomena do historiozofii. Skąd o tym wiem? Otóż nie dlatego, że czytam Kronosa regularnie, albo którego patronem jest właśnie Cieszkowski, ani że się jakoś strasznie mesjanistyczną polską filozofią interesowałem. Otóż kiedyś przeglądając dzieła zebrane Guy Deborda, tego sytuacjonisty francuskiego, filozofa, filmowca, alkoholika, stratega, jeszcze tam kilka tych przymiotów, którymi się określał jest. On właśnie napisał przedmowę do francuskiego wydania Prolegomen Cieszkowskiego, wskazując, że to jest gościu, który robił to, co Marx, zanim to było modne i bardzo zmobilizował filozofię dialektyczną. No i ogólnie taka ciekawostka. No
młodoheglści, staroheglści, oni coś tam wprowadzają do tego rozumienia Hegla, ale to jest raczej taka, wiecie, operalizacja tego, taka bardziej instrumentalizacja, przełożenie tego na konkretne miejsca, bo z jednej strony mamy staroheglistów, którzy przyjmują, że historia się kończy, wszystko jest zasklepione, teraz trzeba to najważniejsze, to co dla nich było, czyli zasady filozofii prawa, to trzeba ogarnąć i skonstruować adekwatne do rozumu prawo, więc się zajmowali raczej właśnie prawem, historią. Michał, przerwę cię, to znaczy Donate ciebie przerwie. Anonimus, dziękujemy bardzo za 20 zł, jest nam bardzo... Dzięki. Jest nam bardzo miło, jak nam wysyłacie Donate. To nas motywuje do dalszych streamów i czytań takich różnych rzeczy. Nie było pytania jakiegoś. Nie, tam. Nic nie było, tylko Anonimus i tyle. Okej, to dokończę jak zawsze za bardzo rozgadaną dygresję, ale w każdym razie staroheglści, oni się bardziej skupili na jakichś konkretnych wnioskach czy wizjach polityki z późnego Hegla. Natomiast młodoheglści uchwycili się tej negatywnej siły krytycznej dialektyki właśnie i poszli w krytykę. Tak jak pisał Marx w liście do Bauera, jeśli dobrze pamiętam, chyba nie pomyliłem nazwiska, ale pisał w każdym razie z jednym z listów otwartych, że to jest ta bezwzględna krytyka wszystkiego, co istnieje, którą niesie ze sobą dialektyka. Michał, jeszcze dostaliśmy jeden donate od Szaka. Tak. Już ci czytam. Szaka, żeby dialektyka nie ustawała. Żeby dialektyka nie ustawała, 50 zł. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Materialne podstawy dialektyki. Marx miał rację jednak. Tak, dialektyka nie będzie tutaj nam... No, jeszcze nie skończy się tak szybko, dlatego że będziemy mieli gości, będzie jeszcze dużo dialektyki. Tak, może już zapowiem, co będzie za tydzień, ponieważ za tydzień umówiliśmy się z gościem i jakby do tego podejść, bo w sensie chcieliśmy mówić o Žižku, ale też będziemy trochę pokazywać, że Hegel nie jest taki straszny, bo naszym gościem będzie Bartosz Wójcik. Może niektórzy z was kojarzą, jeśli czytają na przykład praktykę teoretyczną albo się interesują ogólnie współczesnymi młodymi, w przypadku Bartosza jeszcze doktoryzującymi się heglistami. I Bartosz Wójcik zainteresował mnie konkretnie a propos naszych streamów artykułem swoim pod tytułem Fragmenty denologii Sławoja Žižka, gdzie on próbuje tą specyficzną ontologię mniej niż niczego, z tego tytułowego less than nothing, próbuje przede wszystkim wytłumaczyć to po polsku jako chyba pierwszy w historii Žižkologii polskiej, no jednocześnie pokazać, że Žižek to nie tylko ideologia i pociąganie nosem i tak dalej, ale to też poważna sroga rozkmina ontologiczna, że tak powiem. Także Bartosz będzie za tydzień naszym gościem, też o 18. Jeśli nas teraz ogląda i słyszy, to pozdrawiam i przepraszam za zażenowanie, które tą niezdarną zapowiedzią zgotowaliśmy teraz. Natomiast tak, będziemy mówić właśnie o tym, co Žižek robi z Heglem. Być może Bartosz nam coś powie o samym Heglu, jak on go odczytuje i tak dalej, ale przede wszystkim będzie do waszej dyspozycji. Możecie zadawać pytania, może się coś urodzi z tego jeszcze więcej. Myślę, że hasło Žižek tutaj zadziała i wszyscy będą... Wszyscy tak, przyjdą. Ja mam nadzieję, że ludzie, którzy czytają głównie publicystykę Žižka z krytyki politycznej, oglądają jego krótkie filmiki z YouTube'a, zwabieni przyjdą tutaj i zostaną zakreszczeni w łapach dialektyki i poważnej piwnicznej filozofii i ontologii. Tak. Tak, to jest bardzo taki przedmiot uwodzący, jakby powiedział Jean Baudrillard. Albo takie obrzyd petit a, jakby powiedział Jacques Lacan. Tak. No, nie wiem, co tutaj jeszcze takiego, by powiedzieć dzisiaj, czy nasze słuchacze, może macie jakieś do nas pytania w związku w ogóle? Ja mam wniosek tylko, że będziemy musieli...
No. No, że będziemy musieli zrobić jeszcze jednego streama, gdzie jesteśmy my dwaj, żeby opowiedzieć, zakreślić jakąś tą mapę dialektyków ogólnie w historii filozofii. Nie wiem, co Tak, tu więcej ja powiedzieć. W my, sensie, no no, to no. tak, na pewno trzeba, dlatego że no, dialektyka wyszła dawno już poza Hegla i trzeba jakby przedstawić ją, jak ona została tam rozwinięta, że opisana, zinterpretowana. To jest bardzo ważne, może nawet ważniejsze niż to co znajdziemy u Hegla. Tak, w sensie bardzo ważne jest, żeby zdać sobie sprawę, że wiecie, w dyskursie potocznym filozofów, wiem, że to niezdarnie brzmi, ale filozofowie mają swoje stereotypy, którymi się wymieniają, jakiś język potoczny swój, poza takim stricte fachowym żargonem, to postrzegają Hegla i dialektykę jako jakąś, wiecie, czarną magię i tak dalej. Albo jest ktoś, kto siedzi w tym po uszy. I ciężko się z nim dogadać, bo on już za głęboko w tym siedzi. Albo jest ktoś, kto się w ogóle na tym nie zna, albo jest, nie wiem, jakiś Marek Rosiak, który uważa, że się zna i pisze jakieś ciulowe książki o dialektyce Hegla. W sensie, nie wiem, czy kojarzycie ten beef prawie że raperski pomiędzy Światosławem Florianem Nowickim a Markiem Rosiakiem. Wtedy jak powstał ten fanpage, czy tam Marka Rosiaka dla Beki i tak dalej. Znaczy, wiecie, to nie jest hejt, znaczy może jest hejt, można ktoś jakby to mógłby ktoś to tak uznać, ale to jest książka, która dostała dotacje państwowe. To jest człowiek, z którego zdaniem się liczą ludzie, bo ma tytuły. Nie wiem, czy Rosiak masz tytuł profesorski czy coś. I odwala taki kawał nierzetelności intelektualnej i nierzetelności akademickiej, no, że to według mnie wymaga napiętnowania, nie? Więc taki jest krajobraz. I teraz chodzi o to, że mi zależy na tym, żeby rozrysować właśnie taką mapę inspiracji heglowskich, poważniejszych bądź tylko takich cząstkowych, żebyście zdali sobie sprawę, ci, którzy nie siedzą w Heglu, że nas wszędzie otaczają jacyś w historii filozofii, dialektycy, niedoszli byli i tak dalej. W sensie, kto by powiedział, że Foucault mógł mieć jakieś związki z Heglem i tak dalej, nie? O, właśnie z Foucault tutaj No. było stwierdzenie, ja nie wiem, chyba pominąłem go, dlatego że nie chciałem odchodzić od tematu, ale teraz jak już gadamy tak sobie, to teraz próbuję znaleźć. Gadamer sobie. Gadamer, godacz. Tak, przypomniał się ten mem świetny. Aha, dobrze, to ja to poszukam, natomiast najpierw może pytanie, które ostatnio dostaliśmy od Mateusza Szczęsnego. Jak sądzicie, Sartra do dialektyków zaliczycie do dialektyków? Koniecznie. W Koniecznie. sensie, jak sobie poczytacie. Powodzenia, w sensie ja nie przebrnąłem przez to, nikomu nie życzę. Byt i nicość, przepraszam, Sartra, no to tam jest dużo nawiązań do heglowskiej dialektyki. Ale tak naprawdę krytycznie, tak porządnie, na wielu stronach, i z różnych stron, Sartre analizuje dialektykę jako metodę myślenia w książce Critique de la raison dialectique, czyli Krytyka rozumu dialektycznego, dwutomowa, drugi tom nieukończony, przerwany śmiercią Sartra. Niestety nieprzetłumaczony na polski, przetłumaczony na angielski, wydanie angielskie jest redakcyjnie nawet lepsze niż francuskie. I tam się dzieją srogie rzeczy, w sensie, 100 złotych. tak? Dostaliśmy donate od Anona. Nie ustawajcie, 100 złotych. Dzięki Anonie. Dzięki bardzo. Super. Teraz już nigdy nie skończymy tego Hegla. I to usmyrane. Michał tam Bardzo pisał, dziękujemy. że chce iść do sklepu. Nie, Michał, nie pójdziemy już. Siedzimy do rana. I tutaj jeszcze zadali chyba do mnie pytanie, czy uczy pan jeszcze w liceum ogólnokształcącym? Tak, uczę, jeszcze mnie nie wyrzucili. Ja tylko dokończę już z tym Sartrem, bo przerwałeś mi. Znaczy, w Tak, sumie tak. przerwał nam donate. I bardzo Dziękujemy. W dobrze, sensie, żeby na bo nas tak tak nam częściej przerywali. przerywali. Tak? To jest. Dziękujemy. No, w sensie, o pieniądzach się nie mówi u nas w naszej kulturze, ale ja jako marksista powiem, że wykonujemy tutaj pewną pracę dydaktyczno-intelektualną. I jak ktoś rzeczywiście chce się podzielić swoimi dobrami z tego tytułu z nami,
Bardzo nam miło. W sensie dzięki temu mamy na przykład mikrofon, nie? I nie dziadujemy na jakichś słuchawkowych. Mniejsza. Sartre koniecznie. Jeśli znacie francuski, angielski, sięgnijcie po krytykę rozumu dialektycznego. Nawet wątki historyczne, nie wiem, Sartre piszący o francuskim anarchosyndykalizmie, to są tak naprawdę od połowy rzeczy, kolejne jakieś, wiecie, egzotyczne sfery filozofii, które do nas nie dotarły przez barierę językową, niestety. Także ministrze Czarnku, więcej hajsu dla tłumaczy, proszę. To może na inne rzeczy. Ostatnio właśnie był ten mem z Tomaszem, że dajesz cytat Tomasza i bottom tekst i można wydawać. I ja myślę, że jakbyś tak spróbował połączyć, no to nie będę tutaj złośliwy, ale myślę, że dofinansowaliby nas. Ostatnio żartujemy sobie, że musimy zacząć czytać Jana Pawła II, Życie seksualne, to może więcej tutaj ludzi wpadnie. Jezu, moja dziewczyna to zaczęła na początku dla beki, a potem dla skrytykowania tego czytać. I to jest tak... O. No, ciekawie. Ona to kupiła? Może to jest drogie w ogóle. Nie. Ludzie wrzucają mnóstwo fragmentów do sieci. Łącznie z naszą grupką. No to, na to tej widziałem, a ja bym chciał tą całość zobaczyć. Naukowo dobrze te... Właśnie, tutaj wcześniejszy komentarz był od Tymoteusza Schodowskiego. Naukowo dobrze te zniesienia są widoczne u Foucault w Narodzinach Kliniki, kiedy opisuje rozwój języka diagnozy, ale pamiętam, że niekoniecznie oceniał tak bezkrytycznie go jako rozwój. No... To jest ważny problem, o tym już mówiliśmy. Czy to, że coś się dialektycznie zmienia, czy to znaczy, że to jest rozwój w sensie progresywistycznym? Czy zawsze się zmienia na lepsze? Czy mogą być różne możliwe drogi dialektyki, które mają ślepe uliczki albo korzystne uliczki? Wiecie, w sensie, jeśli stwierdzimy jednoznacznie, że dialektyka jest zawsze progresem i to jeszcze etycznym może, no to przecież wpadniemy w taki determinizm i taki teleologizm właśnie typowy dla Marksa późnego, scjentystycznego i charakterystyczny dla Hegla późnego, zasklepionego w tych zasadach filozofii prawa i tak dalej. Nie? Znaczy, wiecie, ja już mówiłem, że Hegel miał dwie twarze, bo co innego mówił na wykładach, a co innego jeszcze wprowadzał do poprawek ostatniego wydania Nauki Logiki, także dla mnie to jest ciekawe, w sensie dlaczego on jest tak rozdwojony, czy to jest z powodów politycznych, czy tutaj musiał być poprawny politycznie, a tam nie musiał i tak dalej. W sensie jestem za słaby z biografii Hegla, żeby to stwierdzić. Może ktoś mnie oświeci kiedyś. Mateusz Szczęsny pisze, mam wrażenie, że wątki heglowskie są w ogóle pomijane u Sartra i później dodaje, sorry za błąd, za dużo wina. Tak, Kuba Bugała. Tak, czekamy na atomizm i scholastykę. Ja tutaj zapraszałem osoby od Tomaszów różnych, ale to jeszcze, nie wiem, kiedyś coś będzie. Posłuchałbym chętnie. Posłuchał. Ja kiedyś Tomasz był moim ulubionym filozofem. Ja na poważnie, nawet jakby bez żartów tutaj. Chyba mamy donate'a. Malina, na pizzę Malina trwajcie, na pizzę. 50 zł. Dziękujemy 50 zł. Bardzo. Na pizzę. Na pizzę. Się najemy tak. Pizzą i będziemy mieli zero potrzeb. Zero potrzeb. Pojęcie zniesione. Pizza z zagrasa. Mateusz Szczęsny. Najedzony pizzą z FTB, pojęcie zniesione, więc nie mam żadnych napięć dialektycznych. Fragment krytyki rozumu dialektycznego. Fragmenty krytyki rozumu dialektycznego są przetłumaczone na polski. Gdzie? Kto? Gdzie? Co? Dej, Dinka. Mateusz Szczęsny. Peaks or didn't Czekaj, exist. Jeszcze donate'a mamy. Michał, masz rewelacyjne flow wypowiedzi. Wywód o lacanie i dotykaniu realnego bardzo inspirujący. Hegla nadal nie kumam, ale ja jestem... Michał, masz rewelacyjny flow wypowiedzi, wywód o lacanie i dotykaniu realnego bardzo inspirujący. Hegla nadal nie kumam, ale ja jestem debilem. XD 20 zł. Duszan, dziękujemy bardzo. Dziękujemy za wszystkie donaty. Powiem tak, Duszanie, jakbyś chciał zrozumieć może to lepiej, to odsyłamy do pierwszego filmiku też i ten drugi będzie na YouTubie i jeszcze przesłucham go jeszcze raz. Czekaj. Wszystkie wypowiedzi zaznaczę. Jeszcze był zerowy filmik.
Zerowy W jeszcze sensie był, wszystko, tak. co chcielibyście wiedzieć o Heglu, ale baliście się zapytać. I od razu ci powiem, między nami rozmawiając technicznie, że dobrze by było wsadzić teraz łącznie z tym trzecim streamem to wszystko na jedną playlistę. Jasne, jasne, to tak zrobię. Być może zagubieni na polskim YouTubie filozoficznym ludzie odnajdą to kiedyś. Na pewno. No. I coś z tego wyjdzie jeszcze fajnego. Ja natomiast dodam timestampy po prostu. Można będzie odnaleźć wszystkie fragmenty, powtórzyć sobie, odsłuchać jeszcze raz. Ja myślę, że jak się tego słucha drugi raz, to już jest bardziej zrozumiałe. Szczególnie jak się zadaje pytanie, się szuka odpowiedzi w tych timestampach, to w ogóle super. Ja sam wracam później do niektórych rzeczy i odsłuchuję sobie. To jest dobra metoda. Jesteś Szczególnie... jak ci hegliści, którzy wydawali Hegla i się głowili, jaki spis treści zrobić i tak. Ale naprawdę... Albo jak Raymond Queneau, który zbierał te notatki z seminariów Korzewa i potem to redagował. Tak, albo uczniowie de Saussure, którzy też nas zbierali. Później nie wiadomo, czy to de Saussure mówił, czy oni nie to mówiąc wymyślili. Już o seminariach Lacana, nie? Ale w każdym razie przerwałem ci, jak zawsze, Filipie, przepraszam. Nie, nic się nie stało. Zacząłeś jakiś wątek. A coś chciałem powiedzieć. Dobra, nie, już nie pamiętam. Mateusz Szczęsny. Jak studiowałem na KUL-u, to czytaliśmy fragment krytyki, trzy kropki. A no, tej krytyki właśnie dialektycznego rozumu. Kuba Bugała, ja jestem Duszan, sprawdzę streamy o Heglu. Tak, chciałem o tym coś powiedzieć, że na polskim YouTubie, jak są jakieś w ogóle filmiki o Heglu, o Heideggerze, naprawdę niektóre są bardzo dobre, ale problem jest taki, że się nie da słuchać tego 2 godziny, dlatego że to jest męczące, szczególnie teraz, jak siedzimy cały czas przed monitorem. Ludzie i oni jakby popełniają ten błąd, że nie robią tych timestampów. Fajnie by było, gdyby wszyscy robili timestampy, ale to jest trochę wymagające, że łatwiej wrzucić sobie tak po prostu. Filipowi, tłumacząc na polski, chodzi o oznaczenia minutowe, kiedy o czym się mówi na filmiku. Tak, znaki czasu, po heideggerowsku. Albo duch czasów, zeitgeist, nie? Tak. Dobrze, kiedyś tak. Dojdziemy do tego, że będziemy robić. No to w zasadzie chyba tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze przedstawienie tego tematu. Myślę, że za tydzień jeszcze więcej dopowiemy sobie. Jutro będzie czytanie Heideggera rano o 10:00, także ja zapraszam wszystkich, którzy nie będą... Że wam się chce, kurczę, o 10:00 rano. No, tak w sobotę. Wyszło. Tak wyszło to. Niespecjalnie. Ale, kiedy ale rano... Kiedy Dasań wzywa, tak. Moim obowiązkiem jest nie, analityka. Ej, ale swoją drogą, a propos Heideggera, Heidegger też miał dużo wycieczek do Hegla. Mam je jakby spisane w moim zeszyciku ze źródłami heglowskimi, ale do lektury się nigdy nie zabrałem, bo mnie przeraża trochę Heidegger czasami. No, ale... Bardzo fajny wątek jest, jak w Less Than Nothing Žižek odczytuje tą właśnie rozwój tam ku absolutowi fenomenologii ducha. Zestawia to z tym Glasenheit heideggerowskim, czyli wyzwoleniem. I to w sumie na koniec powiemy, bo to jest w sumie fajny wątek Žižka. Žižek twierdzi, że tym wyzwoleniem, które osiągamy dzięki dialektyce, jest nie to, że my osiągamy pełną wiedzę i kontrolę nad wszystkim, bo gdzie to jest wyzwolenie? Wiecie, to jest jak w dialektyce pana i niewolnika. Pan staje się w sumie niewolnikiem, niewolnika w sensie jest przez niego uziemiony. A tutaj chodzi o to, żeby wyzwolić przedmiot poznania, żeby pozwolić mu być, nie zamykać go w szufladkach, kategoriach, sztywnych pojęciach, bo pojęcie, po raz setny powtórzę, żyje swoim życiem historycznym, zmienia się semantycznie i tak dalej. I odsyłam was do... Gdzie ja posiadam tą książkę? Tutaj. Odsyłam was do Less Than Nothing. A propos tłumaczeń, w sensie... W sensie jakby to ktoś przetłumaczył na polski kiedyś, to chyba trzeba by zespołu tłumaczy. W sensie ja się zbliżam ku temu, żeby sprzedawać chyba wszystkie książki Žižka, żeby mi nie zajmowały miejsca na półce i trzymać się tylko tej jednej Biblii. Biblia to jest dobre określenie. Minimalizmu, no.
To teraz jeszcze przeczytam komentarze. Ale nie pamiętam już, co to było za tłumaczenia. Chociaż wydaje mi się, że to było tłumaczenie z Copplestone'a, jego historii filozofii, ale nie dam sobie głowy uciąć. To są takie ciekawe właśnie wątki, że coś nie trafia do oficjalnego obiegu bibliograficznego i jest gdzieś tam jakimś fragmentem, tak jak te fragmenty z Hegla przetłumaczone przez Lukacza, przetłumaczone przez Siemka, znaczy przywołane przez Lukacza, przetłumaczone przez Siemka. Myślę, że podobnie jest na przykład jak w trzecim tomie Nurtów marksizmu Kołakowski tak od niechcenia i w sumie no. Jordan Peterson płacił nam 50 złotych. Jordan B. Peterson W. Chuj z Hegel. Who is 50 Hegel? złotych. A, to jest... To jest ten mem. Gratuluję. Zrobiłeś mema ze swojego donata. Dziękujemy bardzo. Ja tylko Dziękujemy, panie dokończę, że... Tak. Dziękujemy. Ja tylko dokończę, że... O czym ja mówiłem? Że Kołakowski na przykład, wiecie, od niechcenia... W trzecim tomie głównych nurtów marksizmu napisał taki podrozdział, w którym streścił dialektykę negatywną Adorna. W sensie napisał tak, no, to jest, znaczy ja teraz parafrazuję, no, bo w sumie to jest ważna książka dla szkoły frankfurskiej Adorna, tam podsumowuje on w sumie swój system i tak dalej, ale jakoś nigdzie nie znalazłem streszczenia, to wiecie co, to ja tutaj napiszę teraz takie, nie? I wziął się jak gdyby nigdy nic za jedną z najtrudniejszych chyba książek filozoficznych w historii i po prostu. No, ale w ogóle ostatnio odkryłem, niektórzy mogą nie wiedzieć, że poprawione ten sam podrozdział o dialektyce negatywnej, to streszczenie poprawione, przeredagowane jest w Kronosie, w tym numerze o Adornie. A ponieważ na różnych Bonito i tak dalej te Kronosy bardzo tanio chodzą, to ja polecam. Po 17 zł. To jest ta, na gwiazdkę. Tak, są tak. Takie fajne, rzadkie teksty Adorna. Bardzo, że... Ja, znaczy, ja tam kupiłem Florenckiego ostatnio, albo... O, tutaj mam coś z tego Kronosa. To się też pochwalę. Realizm spekulatywny. Tam jest tekst Badiou jakiś, nie? Chyba. Tym. Teraz zobaczę. Faktycznie jest Badiou. Znaczy ja to zacząłem czytać to, co mnie tam interesuje, ale faktycznie eseja tutaj i Badiou, Bóg umarł, Alain Badiou, co to znaczy żyć. Alain Bardzo Badiou. Fajny tekst Badiou, polecam. Ten co Bóg to umarł. Znaczy żyć, tak? A, Bóg umarł. Nie, Bóg umarł. On jest... Bo Kronos wydał jedną książkę Badiou. No, ja się schylam po tą książkę. Krótki traktat z ontologii przejściowej i ona się zaczyna esejem właśnie Bóg umarł. Bardzo ciekawa perspektywa. Polecam. Natomiast sama reszta książki jest okropnie ciężka, trudna. Jak ktoś nie czytał bytu i zdarzenia, to się pogubi. To jest, jak sam tytuł wskazuje, mały taki pomościk tłumaczący, dlaczego filozofia powinna oddać funkcję ontologii matematyce. O, ktoś tam przyszedł do nas. Nie wiem, Michał, pizza. Mógłbyś tam otworzyć? Pizza może przyjechała? Chaosmozę jeszcze mamy. Znaczy ja mam chaosmozę, to jest też Deleuze, Guattari, Sorel. W Kronosie zostało wydane. Pojęcie chaosmozy jest bardzo ważne w dyskursie postmodernizmu, o ile jest taki dyskurs. I tutaj i Deleuze, no, mamy... i Guattari. Się za chramienia chwatali. Tak. dwa razy. Trikiem dwa razy. No to co tutaj dużo mówić? Pojęcie z chaosmozy jest istotne, szczególnie na przykład ostatnio czytałem książkę Bogdana Barana i on tam przedstawia w ogóle z chaosmozy, która ma jakby odzwierciedlać w ogóle stan współczesności w jakiś sposób. No, natomiast samo pojęcie jest ciekawe. Trzeba wgłębić się w to jeszcze. Co jeszcze? Adorna. To było 10 lat temu. Kiedyś w antykwariacie dorwałem dialektykę negatywną Adorna. No, dialektyka dalej chodzi. Bo chyba widziałem nawet ostatnio na Eliksie za 10 Ona miała złotych. Miała przyzwoity nakład. I bardzo dobrze. No. Ale jeśli chodzi o Żiszka, jeszcze wracając, skoro już trochę go omawiamy, bo mam tu przy sobie tą,
ten słynny, w sensie słynny w naszych katowickich małym kręgu, ten egzemplarz wzniosłego obiektu ideologii, z którego wszystkie te czytania żeśmy robili. I jak zobaczycie sobie na YouTubie koła myśli lewicowej Uś, ile żeśmy godzin nad tym przesiedzieli, a żeśmy doszli, jedną część żeśmy chyba tyle jakoś skończyli, tam jest mnóstwo też właśnie ciekawych wskazówek co do rozczytania Hegla. I w perspektywie lakanowskiej, i w perspektywie kantowskiej, i w perspektywie również antydeskryptywizmu Saula Kripkego, w ogóle wow, Žižek w swojej tej pierwszej takiej ważnej książce sięgnął po to. Także cieszmy się, że coś tam z tych poważniejszych książek Žižka mamy po polsku. Znaczy, wiecie, to już nakład się dawno wyczerpał i to chodzi po 150... Cześć, Michał. 150, 200 zł. Ale trzeba było od razu tak powiedzieć. Oj, przepraszam, tak nie, powiedzieć. Wyłączyłem mikrofon. Kurde. Dobra, nieważne. Chciałem tylko dokończyć, że PDF tego gdzieś lata po sieci w różnych formatach, także od tego można zacząć zabawę z Žižkowskim rozczytaniem Hegla, nie? Tak, no. Michał mówił o Aldiku, że zamknął nam, ale ja mówię, że półtorej godziny. Słyszałem wcześniej. Nie, znaczy ja mówię dla tych, którzy nie słyszeli, dlatego że jak on, Michał wchodził, to ja wyłączyłem mikrofon, żeby nie było słuchać. Tutaj Kamil Kwak pyta nas, myślicie o robieniu takich krótszych filmików, jak na przykład na kanale Koła Myśli Lewicowej, czy na Kole Myśli Lewicowej są krótkie filmiki, Michał? No jasne, typie, nie oglądasz, człowiek siedzi, się wypaca tam, nie wiem, na przykład 7-15 minut w takich zakresie, jak robiłem Przewodnik po ideologii, nie? A to ktoś ogląda w ogóle? No widzisz, ludzie oglądają ciebie, kojarzą twoje nazwisko. Słuchajcie, teraz jest sprzęt, jest kamerka, wszystko. Jak będę miał za dużo czasu wolnego, czyli nigdy, czyli chyba jak się na doktorat dostanę, dopiero trzymajcie kciuki, to będę miał czas na nagrywanie takich rzeczy i z przyjemnością, wiecie, świadomość, że można pomóc komuś zrozumieć coś i się podzielić swoją pracą, której normalnie nikt by pewnie nie przeczytał, bo po co? To jest fajne, nie? No, popularyzacja dzięki streamom w ogóle to jest hit jakiś tutaj. Wspólnota, komunitas, wymienianie się darami, wiecie o co chodzi. Anarchokomunizm, Kropotkin, Bukcin, to jest potlacz. Potlacz w donatach. Za tym wszyscy jesteśmy z perspektywy heglowskiej symbolicznymi komunistami, bo żyjemy we wspólnym dyskursie, języku. I ja w ogóle, to też pytanie trochę jest też do mnie, dlatego że już dawno jako filozofia tak bardzo chcemy dużo takich rzeczy robić, natomiast no, wychodzi nam, że cała nasza energia idzie na streamy, a nawet mamy mikrofon krawatowy kupiony. Lustrzanka może nie jest jakoś tam super fajna dla nagrywania filmików, ale kiedyś chcemy nagrać kilka rzeczy. Wyjdźmy z domu. Mamy takie plany, to trzeba wyjść z domu po prostu, tak. Czaisz przechadzkę tam u was na Bogucicach między familokami i opowiadać o filozofii. Tak, ale w sensie. Zobaczymy, czy nas policja nie zabierze z to, że nie mamy maseczek. Nie? Chyba, że w maseczce będziemy nagrywać. Nie, wiecie, zrobimy sobie taką fejkową kostkę na mikrofon z logo TVP i nikt nas nie ruszy. Tak, gdyby TV. Dobrze. Ej, w sumie to się łatwo by dało przerobić w Photoshopie, nie? O, już czuję mema, już mam wenę na mema. Dobrze, to ja myślę, że możemy kończyć. 50 osób nas oglądało mniej więcej ze wszystkich tych platform. Dziękujemy bardzo za komentarze bierne i aktywne, w sensie pytania, za towarzyszenie nam i za donaty. Tak, za donaty szczególnie dziękujemy, że tutaj mamy teraz mocną motywację do tego, żeby to wszystko kontynuować. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. Dziękuję. Friday, I am in love. Excellent. Coś chcesz powiedzieć? Nie, w sensie już podziękowałem i tak, za tydzień się słyszymy z Bartkiem Wójcikiem.
Dobrze. W sumie jeszcze jedna prośba do was. Piszcie w komentarzach, jeśli przychodzą wam do głowy jacyś współcześnie działający hegliści, czy ludzie zajmujący się heglem naukowo. Może ktoś się znajdzie chętny na streama z nami, nie? Czy w ogóle ktoś, kto się zajmuje czymkolwiek dialektycznym, nawet batajem. Tak. W sensie siatkę znajomości trzeba poszerzać. I to tyle ode mnie. Ja dziękuję bardzo za dzisiaj. Ja też dziękuję. Ostatni komentarz czytam. Jak będziecie Star Trek kiedyś ogarniać, to chętnie pomogę. Sporo mu swojego życia poświęciłem. Dobrze, Mateuszu, Szczęsny, to napisz może do mnie albo na FTB, tam do wiadomości. No, napisz do nas po prostu i skontaktujemy się. I to tyle na dzisiaj. Dziękujemy, że nas oglądaliście. I do zobaczenia jutro o 10 albo w następny dzień. Nie wiem, jeszcze będę robił wydarzenia. Wszystko będzie na grupce i na fanpage'u.